Zaczynamy, jest 2 minuty, 3 minuty po. Proszę Państwa, otwieram 44. sesję Rady Powiatu w Częstochowie. Zanim zaczniemy obradować i zatwierdzać porządek obrad, poproszę tutaj pana prezesa Sączka. Pan prezes Sączek. Stanisław. Pana prezesa Gębskiego Stanisława, pana starostę Zdzisława, przepraszam. Pana starostę Krzysztofa Smele. Mamy piękną uroczystość. Proszę Państwa, nasi ludzie, nasi zawodnicy z naszego powiatu brali udział w Mistrzostwach Polski Juniorów w Szpadzie. W dniach 28-29 styczeń klub sportowy WLKS Kmici Częstochowa. I brawo. Prezesem klubu wieloletnim, zasłużonym, etc., etc. jest Stanisław Sączek, a zawodnicy startowali w składzie. Pan Łukasz Parafiniuk jest. Pan Mikołaj Puchała. Zapraszamy. Pan Szymon Wojciechowski. I pan Marcin Żelazny, zapraszam tutaj do nas. I Andrzej Zawiła, bardzo proszę, zapraszamy tutaj. Piękna uroczystość, proszę wszystkiego powstanie. Ja sobie też pozwolę zejść na dół, przepraszam. Panie starosto, oddaję panu mikrofon. Słuchajcie, no musieliśmy to docenić, ponieważ jesteście klubem z naszego powiatu, działacie w strukturach ludowych zespołów sportowych, a Mistrzostwo Polski w Szpadzie, kiedy się przytrafiło w Częstochowie? Ty powinieneś wiedzieć. No widzicie, dlatego trzeba to doceniać i dlatego postanowiliśmy taki gest w stosunku do was wykonać, ale zanim ten gest zrobimy, to Stasiu, ty musisz coś powiedzieć, bo i tak powiesz, nie? Powiesz. To mów. No, dziękuję za upoważnienie, panie starosto. Dzień dobry państwu. Szanowny panie przewodniczący, szanowne panie starostwo, szanowni państwo radni. Dziękujemy za zaproszenie. Klub Kmicic współpracuje ze starostwem od początku jego powstania. No, dzień dzisiejszy ma 3 sekcje olimpijskie. To jest Szermierka, Szpada, triatlon olimpijski i taekwondo olimpijski, bo tych odmian troszeczkę więcej. Współpraca ze starostwem przebiega naprawdę zerowo. Dziękujemy za tą pomoc do tej pory. W ramach możliwości starostwa organizujemy imprezy kmicicka w Konopiskach Mistrzostwa Polski Młodzików. Współpracujemy z Poczesną, z Kamienicą Polską, Zemstowem, z Konopiskami. Jeszcze tutaj może Andrzej Zaguła 2 słowa powie jako wiceprezes do spraw Szermierki i państwu przybliży normalnie troszeczkę historii, jeżeli przewodniczący pozwoli jeszcze 5 minut skorzystać. Dziękuję za zaproszenie. 2 minuty, tak, będę się streszczał. To są zawodnicy dwaj tutaj z 4-osobowego składu Mistrzów Polski w drużynie. Mistrzostwa Polski w Szpadzie odbyły się pod koniec stycznia w Mielcu. Zdobyliśmy 3 medale, złoto w drużynie, srebro indywidualnie i brąz indywidualnie. Także to jest największy sukces. Bardzo ciężko ci chłopcy pracowali. Tu Marcin, Mikołaj od 7 roku życia teraz, czy 8 roku życia, mają teraz po 18 lat. Możecie państwo być dumni, bo 2 chłopaków jest z gminy Poczesna. Na co dzień mieszka w gminie Poczesna, nie wiem. Brawo dla gminy Poczesna, bo oni tam chodzili do szkoły. Teraz oczywiście do Częstochowy Szkoły Średniej, ale oni są stamtąd i trafili na salę szermierczą właśnie w Częstochowie za sprawą swoich rodziców. Marcin jest z Częstochowy, ale mówi, że ma narzeczoną w Aleksandrii. No to brawo też na Konopisk. Także bardzo ciężko pracowaliśmy, to jest bardzo trudny sport. Ja w swoim życiu musiałem wszystko odrzucić na bok i się bardzo poświęciłem. Wiem, że te 10 czy 11 lat, kiedy trenowaliśmy, wszystkie inne sprawy zeszły na bok i no i udało nam się zdobyć ten medal. Teraz nasz zawodnik Szymon Wojciechowski wsiada w samolot i leci do Talina na Mistrzostwa Europy. Ja w poniedziałek lecę na 3 dni do Talina.
Także zobaczymy, co będzie. On jest jednym z kandydatów do czołowych miejsc. Później są Mistrzostwa Świata, też już jedzie do Plovdiv na Mistrzostwa Świata. W przyszłym roku są Mistrzostwa Świata w Los Angeles i on jest też jednym z kandydatów, żeby tam polecieć i wystartować i zdobyć dobre miejsce. Tu chłopcy też są kadrowiczami, wszyscy trenują pod moim okiem i trenera Darka Radziejewskiego, bo to we dwójkę prowadzimy i mam nadzieję, że tych sukcesów będzie więcej i dziękuję ślicznie Państwu za tak ciepłe, gorące przyjęcie, bo jesteśmy Waszymi trochę dłużnikami, bo starostwo pomaga. Dziękuję Panie Starosto, dziękuję Panie Przewodniczący. To świetna sprawa, że myślicie też o takich młodych sportowcach. No dobrze, to przystąpimy do wręczania. Wiem, że są zastępstwa. Pan Łukasz Parafiniuk. Gratulujemy. Kto odbiera w imieniu Łukasza? Mama, to tym bardziej gratulujemy. Mamusi. Proszę bardzo. Mikołaj Puchała. Mikołaj, lat 18. Gratulacje. Dobrze. Gratulacje. Kiedy ta 18 była? 5 stycznia. 5 stycznia. To tym bardziej gratuluję tych 18 lat. Wszystkiego najlepszego. Samych sukcesów. Szymon. Bardzo proszę. Dla Marcina Żelaznego. Jest. Marcin Żelazny. Gratulacje. Gratulacje. I dla klubu. Duży klub, duży puchar. Proszę bardzo. A dostaliście ładniejszy puchar na Mistrzostwa Polski? Nie. Takiego nie było, takiego pięknego, dużego, wspaniałego pucharu. Stasiu, a przecież co im dodawał, tobie dał. Dla prezesa, brawo, brawo, brawo. Przekazany wiceprezesowi. Gratulacje, serdeczne gratulacje. Zawsze będziemy się starać doceniać wasze sukcesy. Ciągle o was tu mówimy i jeżeli będzie jeszcze więcej tych sukcesów po Los Angeles, po Tallinie, zapraszamy. Dziękuję bardzo. Oddaję głos jeszcze prezesowi Stanisławowi. Kolega Andrzej Zagłuba tak skromnie powiedział, ale główny architekt tych sukcesów zawodnikami to jest Andrzej. Kolego przewodniczący, przepraszam, że użyłem. Wręczam się książki tak Kmicica i czwórkę książek do zagospodarowania i puchary. Mamy jeszcze tutaj... To jest tutaj. Tak, ja wiem. Mamy jeszcze wyróżnienia. Panie starosto, pozwolę panu sobie te przekazać. To na dla mnie. To dla mnie. Tak. To mam, komuś tak. Oddam, a to zabieram. Mamy jeszcze dwie. To do zagospodarowania już przez pana przewodniczącego. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy, że przyjęci zostaliśmy na dzisiejszej sesji, także do zobaczenia, a może jeszcze z większymi sukcesami. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Dzięki. Proszę Państwa, przechodzimy do obrad. Na początek, po przywitaniu, po wręczeniu nagród, jeszcze chciałem uzupełnić powitanie dla gości szanownych, których tu mamy. Mamy przedstawicieli Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, pana brygadiera Marka Radosza. Witamy serdecznie. Witam Kamila Dzwonnika, również przedstawiciela Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Stopień? Młodszy brygadier, ale brygadier. Gratuluję. Dziękuję serdecznie. Naczelnik Wydziału. W takim razie witam bardzo serdecznie szanownych gości. Witam Państwa wszystkich obecnych na obradach sesji, Państwa radnych, zarząd, Pana starostę, pracowników starostwa. Uprzejmie proszę o potwierdzenie obecności i kworum obrad. Masz tamten?
Kworum, kworum, kworum. Dobrze. Proszę Państwa, nie ma dzisiaj dwóch osób, pana starosty Henryka Kasiury i pani przewodniczącej Lary Bożeny, natomiast mamy pozostałych. Wszyscy są obecni. Nie ma jeszcze kolegi Mianowskiego. Koleżanka Łągiewka jeszcze jest, głosuje. Dobrze. Dobra, ale koleżanka potwierdza obecność. Dobrze, dziękuję bardzo. Stwierdzam na podstawie głosowania, że nasze obrady są prawomocne. Przechodzimy do następnego punktu obrad, a jest nim przedstawienie porządku obrad. Otrzymaliście Państwo w materiałach sesyjnych program sesji dzisiejszej. Ja tylko sobie pozwolę w ramach autopoprawki w punkcie 12 umieścić poprawkę słowną do treści tego punktu 12. On brzmi w tej chwili na Państwa materiałach podjęcie uchwały w sprawie podniesienia minimalnego wynagrodzenia rodzinie zastępczej, a ja proszę o zaakceptowanie poprawki. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie podniesienia minimalnego wynagrodzenia rodzinie zastępczej, zawodowej i prowadzącemu rodziny, dom, dziecka. Treść nie zmienia się, tylko tytuł się zmienia przez dodanie tych kilku wyrazów. I zapytam Państwa, czy macie jakieś uwagi, propozycje do obrad dzisiejszych, do punktów obrad dzisiejszej sesji? Jeżeli nie, to uprzejmie proszę o przegłosowanie tego programu. Bardzo proszę. Ale najpierw bym proponował jeszcze tą moją poprawkę w punkcie 12 zagłosować. Jeszcze raz, przepraszam bardzo, rozumiem, robimy poprawkę. I uprzejmie proszę o zaakceptowanie lub zagłosowanie za tą poprawką, którą wniosłem. Proszę bardzo. Dobrze. Proszę Państwa, za tą poprawką zagłosowało 22 osoby. Stwierdzam, że została ona wprowadzona i teraz możemy spokojnie zagłosować za porządkiem obrad. Uprzejmie proszę o zagłosowanie za... No ja rozumiem, ale najpierw poprawka i teraz w całości. Poproszę o zagłosowanie. Dobrze? Proszę. Ja wiem, że były dwa, tylko że najpierw była poprawka, ale głosowaliśmy ją przed zagłosowaniem tej zmiany. Dobra, okej. Okay. W takim razie, jeżeli nie ma uwag żadnych, mamy przegłosowany porządek, przechodzimy do następnego punktu obrad, a jest nim przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. Ten porządek był wyłożony, ten protokół był wyłożony w Biurze Rady. Czy macie Państwo jakieś uwagi, propozycje do tego protokołu? Nie widzę, w takim razie uprzejmie proszę o przegłosowanie protokołu. Dobra, proszę Państwa, mamy tutaj wynik głosowania, za chwilę będzie. Uprzejmie proszę pana starosty, nie ma, ale dobra. Mamy 21 osób zagłosowało za przyjęciem protokołu. Stwierdzam, że został on przyjęty. W punkcie 5 mamy powołać Komisję Uchwał i Wniosków. Oczekuję propozycji. Bardzo proszę. Dobrze. Pani Radna Wierzbińska wyraża zgodę? Dziękuję. Adam Jaruga. Wyrażę zgodę. Dziękuję bardzo. Są jeszcze jakieś propozycje? Monika Kosielak wyraża zgodę? Tak, dziękuję. Mamy skład komisji. Uprzejmie proszę o... Nie ma innych propozycji. Proszę o przegłosowanie składu komisji. Bardzo proszę.
Na podstawie głosowania stwierdzam, że 22 osoby zagłosowały za tym składem komisji, w związku z tym stwierdzam, że powołaliśmy Komisję Uchwał i Wniosków na dzisiejszą sesję. Mamy w punkcie 6 informację o działalności starosty i zarządu w okresie międzysesyjnym i teraz tutaj nie mamy prelegenta. W takim razie, proszę Państwa, żeby czasu nie tracić, ja pozwolę sobie, jeżeli Szanowna Rada nie będzie miała nic przeciwko temu, żeby poprosić pana komendanta brygadiera Marka Radosza, ceniąc jego czas i odpowiedzialną funkcję, zaproszę do prelekcji i do przedstawienia informacji działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie oraz Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie powiatu częstowskiego w 2022 roku. Zapraszam. Dziękuję panie przewodniczący, Wysoka Rado, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Mam tylko taką jedną prośbę, czy mogę na siedząco przedstawić to? Tak, dziękuję, nie ukrywam, że będzie to łatwiej. Dziękuję za zaproszenie, cieszę się, że po raz kolejny mogę przedstawić informacje z działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, ale także całego Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, który jest bardzo ważnym systemem, ogniwem w bezpieczeństwie nie tylko naszego miasta, powiatu częstochowskiego, ale całego państwa. Także jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Rok 2022 był rokiem bardzo szczególnym i znamiennym. Pamiętam, jak rok temu zaczynałem składać też sprawozdanie za rok 2021, to był do 24 lutego, rozpoczynała się wojna, w tego dnia wybuchła wojna, napaść Rosji na Ukrainę, rok ciężkiej, zintensyfikowanej pracy na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców i całego powiatu i miasta Częstochowy, ale to też rok jubileuszowy. Tak jak Państwo widzicie na tym pierwszym slajdzie, rok jubileuszowy 30-lecia powstania Państwowej Straży Pożarnej. Państwowa Straż Pożarna powstała formalnie na podstawie ustawy o powołaniu Państwowej Straży Pożarnej z sierpnia 1991 roku, ale formalnie została ona utworzona i zaczęła funkcjonować od 1 lipca 1992 roku. Rok 2022, rok jubileuszu 30-lecia Państwowej Straży Pożarnej. My jako Państwowa Straż Pożarna rozpoczęliśmy świętowanie i przypominanie o tej rocznicy, o swojej działalności już w grudniu 2021 roku. W Archiwum Częstochowskim otwarliśmy uroczystą wystawę 150-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w mieście Częstochowa i 30-lecie Państwowej Straży Pożarnej. Także oprócz ciężkiej pracy, także był rokiem jubileuszu, rokiem świętowania. Był to też rok wdrażania po raz pierwszy ustawy o ochotniczych strażach pożarnych. Sejm ustawą z 17 grudnia 2021 roku uchwalił ustawę po raz pierwszy o ochotniczych strażach pożarnych i to był rok wdrażania tych zapisów tej ustawy. Najważniejszymi takimi elementami tej ustawy było świadczenie ratownicze, które zostało tą ustawą wprowadzone dla druhów ochotników, która jest ogromna rzesza, którą cieszy się dużym zaufaniem i my też im dziękujemy za codzienną pomoc i codzienną służbę na rzecz bliźniego. Wprowadziło świadczenie ratownicze 200 zł, które będzie waloryzowane w naszej komendzie. Wydaliśmy w roku 2022 731 takich decyzji przyznających druhom ochotnikom, zarówno paniom, jak i panom, takie świadczenie ratownicze. Jesteśmy drugą komendą w województwie śląskim z ilości wydanych takich decyzji. Nieco więcej, bo 812 wydała tylko komenda w Zawierciu, natomiast my 731. Przypominam, że taka możliwość jest, jeżeli są druhowie, myślę, że są tutaj wśród nas druhowie, jeżeli ktoś skończył, nabył prawa, czyli mężczyzna 65 lat wieku życia i potwierdzone lata wyjazdowe 25 i kobiety 60 i 20 lat wyjazdowych. Proszę taki wniosek składać. Jest nowy wzór wniosku od 27 grudnia zeszłego roku. Obowiązuje tylko nowy wzór wniosku. Proszę składać do komendy i będą te świadczenia przyznawane. Krótka informacja o naszym powiecie. Tutaj wszyscy Państwo doskonale wiecie, że Komenda Miejska działa w Częstochowie, ale swoim zasięgiem obejmuje również nie tylko samo miasto, ale 16 gmin znajdujących się w powiecie częstochowskim. Liczba mieszkańców cały czas się zmienia. Jest to dane o ilości mieszkańców są z połowy ubiegłego roku. 341 tysięcy mieszkańców w mieście 206, w powiecie 135.
Stan zatrudnienia nie zmienia się. W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie zatrudnionych jest 241 osób, z czego 237 to są etaty funkcjonariuszy strażaków i 4 to są etaty cywilne. Korpusy, w korpusie oficerskim 44 osoby, aspiranckim 73, podoficerskim 119. Ten stan zatrudnienia, czyli z podziałem na poszczególne korpusy w stopniach, od wielu lat utrzymuje się na podobnym poziomie. Niewielkie są wahania między korpusem aspiranckim i oficerskim, czyli między kadrą średniego, tak nazwijmy, szczebla i tego wyższego oficerskim. Jak co roku działalność Komendy Miejskiej realizowana jest w oparciu o roczny plan zatwierdzony przez pana prezydenta miasta Częstochowa i przez pana starostę. Zagrożenia, którym możemy się spotkać na terenie naszego powiatu, to przede wszystkim zagrożenia wynikające z naszej cywilizacji, rozwoju cywilizacyjnego, ale także infrastruktury, czy to związanej z transportem kolejowym, kołowym, przebiegają tutaj drogi kolejowe łączące Śląsk z dalszą częścią naszego kraju, cieki wodne, akweny wodne, zakłady zwiększonego i dużego ryzyka, także zakłady, gdzie znajdują się substancje, materiały stwarzające zagrożenie dla środowiska, także dla mieszkańców. Na terenie naszego miasta i powiatu znajdują się łącznie 6 takich zakładów. Jeden to jest zakład dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej i 5 zakładów zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Na terenie powiatu częstochowskiego jest to jeden zakład zwiększonego ryzyka. Zakład to jest rozlewnia gazu propan-butan w miejscowości Konopiska, Janigaz. Natomiast pozostałe 4 zakłady zwiększonego ryzyka i dużego ryzyka znajdują się na terenie miasta Częstochowy. Zróżnicowana ilość budynków ze względu na wysokość, kategorię zagrożenia ludzi też przebiega przez nasz teren powiatu. Rurociąg paliw płynnych, gazociągi przesyłowe. Znajdują się duże obszary leśne, gdzie głównym czynnikiem drzewotwórczym jest sosna, najwyższy stopień palności, możliwość rozprzestrzenienia ognia. Teren Jury Krakowsko-Częstowskiej, jaskinie, urwiska, też z tymi zagrożeniami możemy się spotkać w tym zakresie. Na podstawie tych zagrożeń określona została mapa zagrożeń naszego powiatu. To są kolory. Jak gdyby zielony to jest mniejsze zagrożenie, to jest małe zagrożenie, żółte to jest średnie zagrożenie i z takim przewagą takich kolorów mamy tutaj w poszczególnych gminach naszego powiatu. Obok są też gminy sąsiednie na terenie innych powiatów czy innych województw. Cały powiat częstochowski został zakwalifikowany do tak zwanego stopnia zagrożenia Z3P, czyli tak zwanego średniego zagrożenia. Nieco wyższe ma zagrożenie miasto Częstochowa, ale to wiadomo ze względu przede wszystkim na ilość zakładów, wysokość budynków i innych zagrożeń. Jak są zagrożenia, to i występują różnego rodzaju zdarzenia i w tym do likwidacji tych zagrożeń wykorzystywany jest potencjał ratowniczy i ten potencjał ratowniczy to stanowi przede wszystkim Komenda Trzon, stanowi Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, 4 jednostki, 3 na terenie miasta Częstochowy, 1 w miejscowości Koniecpol i do pomocy mamy jeszcze Centralną Szkołę Państwowej Straży Pożarnej, która nam bardzo dużo w likwidacji tych zagrożeń, zdarzeń pomaga. No i tutaj nieogarnięta, no bardzo duża rzesza strażaków, druhów ochotników, którzy są zrzeszeni w jednostkach ochotniczych straży pożarnych. W sumie 126 jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie miasta i powiatu częstochowskiego, w tym 41 jednostek włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, 85 ponad poza systemem. W roku poprzednim włączyliśmy do systemu jedną jednostkę, była to jednostka OSP Karczewice-Garnek, to ta 41 jednostka, natomiast w roku bieżącym planujemy włączyć jeszcze jedną jednostkę, jest to jednostka OSP Borowno, 6 lutego bieżącego roku podpisane zostało już trójstronne porozumienie pomiędzy komendantem miejskim, pomiędzy wójtem gminy Mykanów i prezesem jednostki OSP Borowno o włączeniu tej jednostki. Myślę, że w miesiącu maju taka decyzja zostanie wydana przez komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej i jednostka zostanie włączona w struktury. Co do dalszego rozwoju sieci jednostek ochotniczych straży pożarnych i włączania ich do systemu, na chwilę obecną nie odpowiem, ponieważ system i nasze analizy kończą się w roku 2023. Myślę, że pod koniec roku bieżącego zostanie przeprowadzona analiza potrzeby, czy będzie potrzeba, czy
włączenie kolejnych jednostek w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i myślę, że za rok, jak się spotkamy, będziemy mieli już większą w tym zakresie wiedzę, jak i czy będą włączane kolejne jednostki. Liczba zdarzeń. Rok 2022 przyniósł nam 6690 zdarzeń, z czego pożary to 1210. Wszystko inne niż pożar, czyli te miejscowe zagrożenia 5024, alarmy fałszywe 456. I jak ja to zawsze mówię, Państwowa Straż Pożarna czy Ochotnicza Straż Pożarna to jest tylko z nazwy. Natomiast zobaczycie na tych w dalszej sesji, szanowni Państwo, że właśnie pożary to tylko 18% wszystkich zdarzeń. 75%, czyli 3/4 wszystkich zdarzeń to coś, wszystko, co nie jest pożarami. Także zarówno druhowie, jak i strażacy Państwowej Straży Pożarnej muszą być wszechstronnie przygotowani do realizacji tych zadań, które no, codzienne życie nam przynosi. Jak zawsze tam w grupach pożarów i w grupach miejscowych zagrożeń to były przede wszystkim pożary małe i zdarzenia lokalne, miejscowe. W grupie alarmów fałszywych to było 266 alarmów fałszywych w dobrej wierze, z instalacji wykrywania 181 zdarzeń i w złośliwe to tylko 12. W stosunku do roku 2021 nastąpił spadek ogólnej liczby zdarzeń o 5%, ale to było spowodowane tym, że w roku 2021, jak doskonale szanowna Rada pamięta i Państwo pamiętacie, no mieliśmy w 2021 roku tą nieszczęśliwą wichurę w miejscowości Koniecpol w lipcu 2021 roku przeszła i tam było dużo zdarzeń, natomiast w 2022 takie kataklizmy i zdarzenia generujące dużą liczbę zdarzeń, konieczność niesienia pomocy, dużej ilości wyjazdów nas na szczęście ominęły. I to odzwierciedla się właśnie w drugim, że miejscowych zagrożeń spadło nam aż o 602 takie zdarzenia, czyli aż o 10%. Wzrosły nam alarmy fałszywe. Analizowaliśmy, czemu to wzrasta. Szanowni Państwo, tutaj wniosek jest prosty i to za chwilę na kolejnym slajdzie zostanie pokazane. Wzrasta nam ilość zdarzeń związanych z wyposażeniem obiektów w nowoczesne systemy sygnalizacji pożarowej, gdzie są generowane alarmy, wysyłane do nas i sygnalizowany jest pożar. Często jest to spowodowane albo to błędem człowieka, albo to niezgłoszeniem prac konserwacyjnych takiego systemu i alarm jest wysyłany do nas, są dysponowane siły i środki i to jest jedna przyczyna wzrostu tych alarmów fałszywych. Natomiast druga liczba to jest to, że świadomość ludzi jest coraz większa i coraz więcej ludzi wyposaża swoje mieszkania w czujki czadu, czyli tlenku węgla. I tutaj też w przypadku w okresie jesienno-zimowym, czy też latem, kiedy jest, szczególnie widzimy to w Częstochowie, w mieście, gdzie jest wysoka temperatura i jest odwrócony ciąg kominowy i te spaliny w przypadku podgrzewania ciepłej wody nie przewodami kominowymi nieco są wydalone na zewnątrz, a zostaje do mieszkania i te czujki wzbudzają się i my musimy wtedy zadziałać. Ale to jest dobry sygnał, że taka potrzeba jest interwencji, że ludzie są świadomi i że to zagrożenie wykrywane przez system alarmowy. No niestety nie odbyło się przez takich może medialnych zdarzeń w naszym powiecie. Tutaj chcę przedstawić takie dwa zdarzenia medialne i takie dosyć no można powiedzieć, to też ciekawe, miejscowe zagrożenia to w sierpniu, 18 sierpnia 2022 roku w miejscowości Jacków, gmina Kruszyna, mieliśmy takie zdarzenie, że brak zachowania ostrożności przez kierującego ciągnikiem, to był taki ciągnik własnej produkcji, taki sam, nie zachował ostrożność na przejeździe kolejowym, wjechał na przejazd i pociąg pośpieszny Intercity relacji Gdynia Zakopane, no niestety uderzył ten mężczyzna, prowadzący ciągnik na miejscu zmarł, zginął, ale co było ciekawe, w tym pociąg został tak uszkodzony, że nie mógł kontynuować dalszej jazdy. Było to sierpień, była wysoka temperatura, w pociągu było 350 pasażerów i tutaj bardzo serdecznie chciałbym podziękować za wspólną akcję i pomoc zarówno panu staroście, jak i Wydziałowi Zarządzania Kryzysowego Starostwa, ale także pani wójt Jadwidze Zawadzkiej, pani wójt gminy
Kruszyna i zarządzaniu kryzysowego tego urzędu, gdzie w szybkim tempie udało nam się zorganizować zarówno schronienie dla tych osób, ponieważ wysoka temperatura, odwodnienie, zapewnienie płynów, zorganizowanie też miejsca w szkole i podstawienie szybko autokarów spowodowało, że w kilka godzin, 3 czy 4 godziny potrzebowaliśmy na to, żeby pasażerowie z pociągu przesiedli się do autobusów i zostali jak gdyby odtransportowani, bądź to do Częstochowy, gdzie czekał podstawiony pociąg, bądź bezpośrednio do Krakowa transportem kołowym. I drugie takie nieszczęśliwe zdarzenie to 23 października na lotnisku Aeroklubu Częstochowskiego w Kościelcu. W wyniku prowadzonych szkolenia instruktażu szybowcowego mężczyzna w wieku 58, to był instruktor i młody mężczyzna, który uczył się tego rzemiosła 17 lat w wyniku jakiegoś błędu bądź wady konstrukcyjnej, tutaj już ustala to Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych, ten szybowiec spadł i te dwie osoby podniosły śmierć na miejscu. Mieliśmy też 5 takich dużych pożarów, ale to były pożary przede wszystkim nieużytków, suchej trawy i lasu. No to tutaj mamy w miejscowości Przyrów, były 2 takie pożary w marcu, w miejscowości Zalesice, też gmina Przyrów, taki był pożar 22, w miejscowości Nierada i największy pożar w zeszłym roku kompleksu leśnego, bo tam były i las, i nieużytki, w miejscowości Sokole Pole, 20 maja. Jak wyglądała ilość zdarzeń w powiecie częstochowskim? No widzimy spadek, bo w zeszłym roku było 3706, teraz było w poprzednim roku 2997. Na żółto mamy zaznaczone gminy, gdzie było tych zdarzeń najwięcej. No łatwo sobie odpowiedzieć. Te gminy, które są największe, które wykazują największe zaludnienie i mają też najwięcej zdarzeń. Najwięcej było w gminie Mykanów, później była gmina Poczesna i gmina Koniecpol. Proszę zauważyć, rok gminę Koniecpol, rok 2021 i 2022 spadek, ale to mówiłem, to jest te w 2021 to była ta nieszczęśliwa wichura. Natomiast najbezpieczniejsze gminy, gdzie warto mieszkać, gdzie warto chyba przebywać, bo jest bezpiecznie i najmniej zdarzeń, ale to jest oczywiście żart. To gmina Starcza, 66 zdarzenia, gmina Dąbrowa Zielona, 93 i gmina Przyrów. Także te gminy charakteryzowały się najmniejszą ilością zdarzeń. Jak to wyglądało porównanie miasta i powiatu? W roku poprzednim mówiłem, że właśnie był w pierwszy rok od działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, gdzie ilość zdarzeń w powiecie była większa od miasta, ale to jeszcze raz podkreślam, to był Koniecpol. Natomiast w tym roku już wróciło wszystko do normy. W mieście było 3693 zdarzenia, natomiast na terenie powiatu 2997 spadek. I to w poszczególnych grupach widzimy, za wyjątkiem pożarów, gdzie wzrosła ta liczba, ale to był okres wiosny, gdzie ilość pożarów traw wzrosła. I tutaj widzimy wykres przedstawiający nam rodzaj zdarzenia i na osi czasu, czyli upływu roku. Najwięcej pożarów w miesiącu marcu, gdzie następował luty, marzec, czyli tradycyjnie można powiedzieć wypalanie i pożary traw i nieużytków. Natomiast niebieski to jest miejscowe zagrożenia, okres początek roku, czyli luty, styczeń i później listopad, grudzień, czyli wzrost tych zdarzeń związanych z tlenkiem węgla. Natomiast w środku, czyli od czerwca do września praktycznie też wzrost zdarzeń, ale to są zdarzenia związane z owadami błonkoskrzydłymi, czyli wszystkie osy, szerszenie, zgłoszeń jest tego bardzo dużo. Jeździmy, usuwamy te zagrożenia. Tu jest znowu przekazane, przedstawiona statystyka działań w latach od 2011 roku do 2022 roku. Zielone to jest ilość ogólna zdarzeń. Jak widzicie Państwo, cały czas ona rośnie. Ostatnio utrzymuje się tak w okolicach 7000 zdarzeń. Do 2015 roku słupek czerwony i słupek niebieski był porównywalny, czyli pożary z miejscowymi zagrożeniami szły w parze. Natomiast od 2016 roku widzimy, jak niebieski słupek wystrzelił, czyli to jest to wszystko, co jest niezwiązane z pożarami. Można powiedzieć tak, czemu nie ma tak pożarów? Raz, że świadomość ludzka jest dużo, dużo większa i myślę, że też tutaj działalność kontrolno-rozpoznawcza, prewencyjna, przestrzeganie i
świadomość ludzka, że są przepisy przeciwpożarowe, trzeba je przestrzegać, też ma na to wpływ i odzwierciedlenie. Wyjazdy, jednostki OSP, które miały najwięcej wyjazdów, tutaj przedstawiłem tylko takie 20 jednostek, to jednostki z OSP będące w Krajowym Systemie Ratowniczym, no to od lat już tutaj jest jednostka OSP Błeszno-Częstochowa, ale już na drugim miejscu mamy OSP Blachownie, 194 takie wyjazdy, OSP Mstów 159 takich wyjazdów, dalej mamy Gnaszyn, Lelów i tak dalej, i tak dalej. Także tych wyjazdów z roku na rok to jest coraz więcej i ta pomoc jednostek OSP jest ogromna. Wyjazd, ilość wyjazdów jednostek OSP spoza Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, tutaj mamy na pierwszym miejscu jak gdyby jednostkę OSP Kiedrzyna i IKA Wodrze Dolną, a na drugim, na trzecim miejscu OSP Rędziny, Nierada, Aleksandria, Chłódkic. Tutaj po prawej stronie widzimy, ile tych wyjazdów jest, także bardzo, bardzo dużo. Wczoraj na naradzie, która miała miejsce w Komendzie Wojewódzkiej, no niestety czy niestety Częstochowa i Komenda Miejska jest na pierwszym miejscu w zakresie ilości zdarzeń w całym województwie śląskim. Mamy 6690 to jest największa ilość zdarzeń w całym województwie śląskim. Jak zdarzenia, jak pożary, jak wypadki, to też ofiary śmiertelne i osoby ranne. W roku 2022 śmierć poniosły 93 osoby, 4 osoby w wyniku pożarów i 89 w wyniku miejscowych zagrożeń, to w wyniku, przede wszystkim w wyniku wypadków komunikacyjnych. 4 osoby, które zginęły, to były to osoby, które zginęły na terenie miasta Częstochowy. 2 osoby to były to w pożarze mieszkań, jeden na ulicy Starej, a druga na ulicy Lenartowicza. W wyniku zaproszenia ognia powstał pożar i te 2 osoby zginęły. No i od lat jeden z tragiczniejszych pożarów na terenie naszej komendy 1 czerwca w szpitalu na PCK, w szpitalu specjalistycznym na oddziale neurologicznym doszło do pożaru. Co tutaj można powiedzieć? Od chwili zgłoszenia, bo my żeśmy otrzymali informację o godzinie 15:57 do ugaszenia całego pożaru, czyli była 16:23, czyli 26 minut z dojazdem Państwowej Straży Pożarnej na miejsce. Bardzo szybko ugaszony, zlokalizowany, ugaszony pożar, ale aż 2 osoby śmiertelne. No niestety nie udało się tych 2 osób uratować, jedna została ewakuowana i ona jeszcze żyła, ale w szpitalu w Siemianowicach zmarła ta osoba. Co spowodowało? Charakterystyka oddziału, te osoby ze względu na stan zdrowia były niestety przytwierdzone do łóżka ze względów bezpieczeństwa własnego i zapruszyły ogień i produkty spalania, nie temperatura, a produkty spalania, toksyczne produkty spalania dymu spowodowały, że te osoby się zatruły i zginęły. No nie ukrywam, był to najtragiczniejszy od kilku lat pożar w Częstochowie, gdzie w budynku użyteczności publicznej poniosły śmierć aż 2 osoby. Zazwyczaj były to pożary, jak analizujemy statystyki, osoby giną w pożarze mieszkań. Tam, gdzie niby powinniśmy się czuć bezpiecznie, ale niestety tam dochodzi do największej ilości zdarzeń, tych najtragiczniejszych, gdzie osoby giną. Tak jak tutaj niżej jest napisane, nastąpił wzrost ilości osób śmiertelnych w porównaniu do 2021. W 2021 roku było to 65 osób, teraz 93, ale wzrost tych osób śmiertelnych nastąpił w wyniku miejscowych zagrożeń, w miejscowych zagrożeniach i tutaj nasza analiza wykazała i tak doszliśmy do wniosków, że prawdopodobnie było to spowodowane tym, że rok 2022 to po pandemii ludzie bardziej aktywnie, bardziej częściej poruszali się, więcej było tych wypadków i te osoby poniosły w nich śmierć. Na terenie powiatu 36 osób poniosło śmierć w tych wypadkach w miejscowych zagrożeniach, a 110 osób było rannych. No i to co mówiłem, w roku 2022 zdarzenia związane z tlenkiem węgla. My tutaj jak gdyby cieszymy się i jesteśmy za tym i propagujemy wyposażenie mieszkań, domów mieszkalnych w czujki czadu, ponieważ jest to nasze bezpieczeństwo i zasygnalizuje. Dobrze każdy z nas wie, że tlenek węgla to jest coś, co nie czujemy, nie widzimy, cichy zabójca, ale taka czujeczka powoduje, że wykryje tam zdarzenie za
odda nam sygnał dźwiękowy i świetlny i mamy wtedy informację, że jest takie zagrożenie. Ogólnie mieliśmy w roku 2022 153 takie zdarzenia, na terenie powiatu było 11, 12 osób zostało poszkodowanych, jedna osoba na terenie powiatu była to ofiara śmiertelna i ona została zakwalifikowana nie w wyniku pożaru, tylko miejscowego zagrożenia, bo tak klasyfikujemy tlenek węgla. W miejscowości Blachownia jedna osoba wyszła i noc spędziła w garażu i dogrzewała się samochodem. I prawdopodobnie spaliny z tego samochodu były tym cichym zabójcą, które spowodowały, że ta osoba zmarła. Rok 2022 to także działania dalsze związane z COVID-em, może już nie tak intensywne jak w latach poprzednich. Nadal na terenie naszej komendy mamy bazę tlenu, która jest wykorzystywana w szpitalach i przewozimy, dostarczamy ten tlen. No i oczywiście wojna związana z Ukrainą, to co mówiłem, 24 lutego poprzedniego roku wybuchła, za kilka dni będziemy mieli rocznicę tej tragedii, tego co złego, co się tam dzieje. Od samego początku włączyła się w działalność zarówno druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej, jak i strażacy Państwowej Straży Pożarnej. W pierwszym etapie to były zadysponowane nasze samochody typu bus na granicę do Chrubieszowa, gdzie byli przewożeni uchodźcy z granicy do punktów recepcyjnych lub do innych miejsc pobytu. Dalej były także przygotowywane z naszej strony i prowadzony transport żywności, łóżek, materacy, rozstawiane były namioty przy granicy, gdzie były tworzone tymczasowe punkty przyjęcia z nagrzewnicami, żeby ludzie mogli się tam ogrzać w niskich temperaturach. Była także koordynacja i transport ludzi z dworca w Katowicach, gdzie przywożone były pociągami i były rozlokowywane te osoby, ci uchodźcy na terenie naszego województwa. I tutaj bardzo serdecznie chciałbym podziękować wszystkim druhom, ochotnikom, którzy zaangażowali się w dwa takie zadania. Pierwsze to przygotowanie miejsc pobytowych. Do dnia dzisiejszego mamy w OSP Konopiska i OSP Bargu przygotowane 21 miejsc noclegowych do przyjęcia uchodźców. W tych miejscach wiem, że przebywają jeszcze 10 osób cały czas. I tu z mojej strony bardzo serdecznie dziękuję prezesom tych dwóch jednostek, które się zaangażowały, włodarzom gmin, na terenie których te jednostki się znajduje, czyli wójtowi gminy Konopiska i wójtowi gminy Poczesna, a także Wydziałowi Zarządzania Kryzysowego Starostwa Częstochowskiego, gdzie wspólnie tutaj działaliśmy i zapewnialiśmy w tych pierwszych dniach możliwość pobytu i do dnia dzisiejszego, żeby te osoby mogły tam przebywać w normalnych warunkach. I dziękuję również za drugie zadanie, ponieważ komendant główny dwa dni po wybuchu wojny zainicjował taką akcję związaną z przekazaniem sprzętu. Zaangażowały się zarówno jednostki OSP, jak i Państwowej Straży Pożarnej i za to bardzo serdecznie dziękuję. Tutaj mamy kilka zdjęć, jak to wyglądało. To zdjęcia związane z punktami noclegowymi. Na dole po prawej stronie to jak druhowie strażacy przywozili nam sprzęt dla druhów i przekazywaliśmy na Ukrainę. Dofinansowanie jednostek OSP, jak co roku, dofinansowanie zarówno z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, to wszystkie jednostki, 23 jednostki spoza Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego otrzymały takie dofinansowanie na łączną kwotę ponad 200 tysięcy. Dofinansowanie młodzieżowych drużyn pożarniczych, po raz pierwszy w tamtym roku realizowane 24 takie jednostki na łączną kwotę 83 tysiące. Jak co roku dofinansowanie z WFOŚ-u i NFOŚ-u na 1 269 000, dofinansowanie jednostek z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego tutaj na 1 600 000, z czego 1 300 000 to poszły na zakupy nowych samochodów i musimy się pochwalić, że po raz kolejny nasz powiat został doceniony i 5 jednostek ochotniczych straży pożarnych otrzymało całkiem nowe pojazdy ratowniczo-gaśnicze. To było OSP Janów, Koniec Pol 2, Wrzosowa, Aleksandria i Kuchary. Szkolenia, tak jak mówiłem, ustawa OSP wprowadzona w roku poprzednim troszeczkę na kilka miesięcy wstrzymała nasze szkolenia, ponieważ ustawa o OSP nakazała opracować nowe programy szkolenia. Zostały one zatwierdzone gdzieś w połowie roku 2022, co pozwoliło nam dopiero w drugiej połowie roku rozwinąć możliwości szkoleniowe. Łącznie przeprowadziliśmy 3 szkolenia, 2 podstawowe, 1 dowódców. Łącznie przeszkoliliśmy 140 osób, 149 druhen i druhów.
Ponadto ustawa OSP nałożyła na nas konieczność prowadzenia tak zwanego instruktażu stanowiskowego w zakresie bezpieczeństwa. Przeszkoliliśmy 48 naczelników z jednostek OSP 28 września poprzedniego roku i w tym roku, w tym miesiącu chcemy przeprowadzić, a właściwie to chyba w niedzielę w tą będzie kolejny kurs dla druhów naczelników w zakresie metodyki BHP, bo to jest bardzo ważny element. Jak zdarzenia, to i też wyjazdy. Tutaj zwrócę tylko uwagę, że do tych 6690 zdarzeń wyjeżdżały nasze pojazdy Komendy Miejskiej. Ja tutaj mam tylko dane z Komendy Miejskiej, naszych pojazdów. Łącznie przejechaliśmy 210 tysięcy kilometrów, do tego zużyliśmy prawie 49 tysięcy litrów oleju napędowego i 7,5 tysięcy benzyny. I tylko tutaj tak marginalnie, ale bardzo ważne z naszego punktu, że nastąpił bardzo drastyczny wzrost kosztów zakupu paliwa. W stosunku do roku 2021 nastąpił wzrost o 42%. To jest bardzo duży wydatek i analizując także odnotowaliśmy bardzo duży wzrost cen za energię. W stosunku rok do roku, rok 2022, za energię musieliśmy zapłacić o 32% więcej. Także koszty utrzymania, koszty realizacji tych działań ratowniczo-gaśniczych z roku na rok nam się podnoszą. No nie ukrywam, to paliwo aż 42% to bardzo duże. Ale też udało się zrealizować pewne zakupy, tutaj musimy się też pochwalić. Wzbogaciliśmy się o dwa całkiem nowe fabrycznie samochody. To jest ten po lewej, to jest nowy całkiem nośnik kontenerowy, bo na bazie naszej jednostki ratowniczo-gaśniczej numer 2 działa baza kontenerowa, mamy 8 kontenerów różnym przeznaczeniem. Dzięki temu nośnikowi wartemu 1 200 000 pozwoli nam to wyeliminować, wycofać z podziału dwa stare, zużyte już samochody marki Jelcz. To jest z lat 90, koniec lat 90. rok ich produkcji. No i po prawej stronie całkiem nowy też samochód, ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy na Joder G3 wartości 1 248 000. Oprócz tej działalności, którą widzimy, za którą się szczycimy, która wzbudza zaufanie wśród mieszkańców naszego miasta i powiatu, to jest też ta działalność niewidoczna, ale jakże bardzo ważna, która ma odzwierciedlenie później w ilości powstałych pożarów, czyli działalność kontrolno-rozpoznawcza. Tej roboty, jak ja to mówię, nie widać, ale są strażacy, którzy ją wykonują, którzy dbają i myślę, że spadek tej ilości pożarów to jest ich, między innymi ich zasługa. I w roku poprzednim wykonaliśmy 196 czynności kontrolnych, kontrolując 346 obiektów. Na terenie powiatu częstochowskiego było takich 80 czynności kontrolnych, kontrolując 153 obiekty. Tutaj mamy rozbite, jakie grupy obiektów żeśmy objęli czynnościami kontrolno-rozpoznawczymi. To 28 to było obiekty użyteczności publicznej, 15 to obiekty zamieszkania zbiorowego, 47 obiektów produkcyjnych i magazynowych i 63 obiekty to obiekty leśne, czyli leśnictwa w poszczególnych nadleśnictwach. Jak kontrola, to jakieś nieprawidłowości. No, stwierdziliśmy 213 takich nieprawidłowości i tutaj też charakter i rodzaj nieprawidłowości od lat już się nie zmienia. W pierwszym miejscu jest zawsze stan techniczny instalacji użytkowych. I jak gdybyśmy porównali to z przyczynami powstawania pożarów, to idzie to w korelacji, ponieważ no, doskonale sobie zdajemy sprawę, że obiekty są wyposażone czy to w instalację elektryczną, instalację odgromową, instalację kominową, dymową, spalinową, gazową. Jest ta instalacja, ale też ta instalacja wymaga jakiejś zgodnie z przepisami prawa budowlanego okresowym przeglądom i kontrolom, ale mieszkańcy, właściciel, zarządca, użytkownik o tym obowiązku zapomina i dopiero sobie przypomina, zazwyczaj sobie w dwóch momentach przypomina, jak oddaje budynek do użytkowania, kiedy potrzebuje decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i musi przedstawić wszystkie protokoły i później, kiedy przychodzi strażak na kontrolę, bądź ubezpieczyciel, jak się coś stanie, żeby udokumentować, że ta instalacja elektryczna czy kominowa jest poddawana przeglądom technicznym. Także mieliśmy tutaj takich 48 przypadków stanu technicznego urządzeń przeciwpożarowych, 45 przypadków. To tak samo tutaj można odnieść, że budynki są wyposażone w te urządzenia, czy to instalacje oświetlenia ewakuacyjnego, systemu sygnalizacji pożaru, oddymienia klatek schodowych, ale też zapominamy o ich konserwacji i przeglądach. I później tutaj mamy stan dróg ewakuacyjnych, oznakowanie, magazynowanie,
zaopatrzenie wodne dróg ewakuacyjnych, to były takie nieprawidłowości. No i oczywiście egzekwujemy usunięcie tych nieprawidłowości w formie decyzji administracyjnych. W sumie wydaliśmy 38 takich decyzji, 22 decyzje były wydane w stosunku do obiektów zlokalizowanych na terenie powiatu częstowskiego, no i była wydana jedna decyzja zakazująca eksploatacji. Była to decyzja dosyć rygorystyczna, no ale niestety charakter stwierdzonych nieprawidłowości stanowił bezpośrednie zagrożenie wystąpienia pożaru i stwarzał zagrożenie dla życia ludzi, no i niestety musieliśmy podjąć taką decyzję i wydać taką decyzję, która zakazywała realizację procesu eksploatacyjnego i właściciel no, nie, musiał, że tak powiem, dostosować się do niej, no, poniósł pewne tam koszty, ale w końcu doprowadził do takiego stanu, że mógł później użytkować. Myślę, że to była decyzja drastyczna, ale konieczna w tym przypadku. Życie i zdrowie ludzkie jest bezcenne. Prowadzimy także postępowania egzekucyjne w administracji, wydając 7 upomnień, 7 tytułów wykonawczych, ale to także oprócz tej czyputowo działalności związanej z kontrolą przestrzegania przepisów, to także odbiory budynków nowych inwestycji. W całym roku 2022 dokonaliśmy 25 odbiorów na terenie powiatu częstochowskiego. Większość obiektów była prawidłowo wykonana, ponieważ jak obserwujemy też od lat, teraz inwestor chce po prostu mieć też święty spokój i wykonuje zgodnie z projektem, zgodnie z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych, ale nie tylko, żeby po prostu budynek mógł być oddany w sposób prawidłowy, bez większych problemów i żeby później nie miał problemów w przypadku, jeżeli ktoś się stanie z ubezpieczycielem, bo nie ukrywajmy, ubezpieczyciel jest naszym sprzymierzeńczym, że dużo więcej rzeczy niekiedy wymaga od strażaków i dużo więcej niż przepisy, ale to jest dobre, ponieważ bezpieczeństwo jest bardzo ważnym elementem. Oprócz działalności typowo ratowniczej, kontrolnej, to także działalność związana z profilaktyką szeroko rozumianą. Co roku były prowadzone działania w takich kampaniach społecznych, jak Kręci mnie bezpieczeństwo, Stop pożarom traw, Czat i ogień, obudź czujność, bezpieczne ferie, wakacje. Tu mamy kilka zdjęć związanych z okresem wakacyjnym, kiedy na kąpielisku przeprowadzamy różnego rodzaju pogadanki, pokazy udzielania pierwszej pomocy, jak się zachować bezpiecznie w wodzie czy na lodzie. O i oczywiście współpracujemy z naszymi seniorami, gdzie podczas spotkań trzeciego wieku też przekazujemy informacje w zakresie bezpiecznego zachowania się. Wnioski i plany na rok 2023, jak co roku, są praktycznie identyczne, można je powielać. No, cały czas zmieniają się wymagania, wzrastają, zmieniają się zagrożenia, coraz nowsze się pojawiają. Też pojawia się w związku z tym konieczność wyposażania jednostek, czy to OSP, czy to OPSP, w nowoczesny sprzęt ratowniczy, żeby można było likwidować te zdarzenia, te zagrożenia. Dlatego będziemy dążyć do wyposażenia i zakupu takiego sprzętu. To, co mówiłem, dalsza chęć i zamiar rozbudowy systemu, krajowego systemu ratowniczo-gaśniczy, czyli gaśniczego, czyli włączania kolejnych jednostek, ale to mówię, pod koniec roku na podstawie przeprowadzonej analizy na następne 3 lata będziemy mieli decyzję o kolejnych jednostkach, czy będziemy włączać, czy nie z krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Współpraca z samorządem miasta i z powiatu częstochowskiego oraz ze służbami współdziałającymi, kontynuacja remontów zmierzających do poprawy warunków socjalno-bytowych, ale także zmierzających do takich działań, które spowodują, że będziemy mogli lepiej czy mniej płacić za energię elektryczną, za centralne ogrzewanie. I będąc tutaj przy głosie, bardzo w tym momencie chciałbym bardzo serdecznie podziękować Wysokiej Radzie, ale także i panu staroście za przekazanie środków finansowych w roku poprzednim. Były to środki przekazane zarówno na zakup środków do usuwania i ochrony środowiska, czyli substancji ropopochodnych, innych substancji niebezpiecznych rozlanych na drogach, ale także na przeprowadzenie remontu instalacji centralnego ogrzewania w jednostce ratowniczo-gaśniczej numer 4 w Koniecpolu. Dzięki środkom finansowym przekazanych przez Wysoką Radę i przez starostwa udało nam się wymienić i przebudować instalację centralnego ogrzewania. Wymieniliśmy piec na nowszej generacji, tamten był z roku 2004, już ulegał bardzo
No w złym stanie technicznym, wymieniliśmy na już sprzęt z piec nowej generacji, szóstej generacji na ekogroszek, ale także udało nam się przebudować instalację centralnego ogrzewania w budynku, łącznie z tym, że udało się zamontować pompę ciepła i w okresie letnim, kiedy nie ma potrzeby, kiedy jest potrzeba ciepłej wody użytkowej, nie musimy już palić w piecu, natomiast korzystamy z pompy. Za to bardzo serdecznie dziękuję i jeżeli jest taka możliwość, to proszę o dalsze wsparcie finansowe komendy. Myślę, że te pieniądze będą w sposób prawidłowy wydane. Dalej prowadzimy czynności kontrolno-rozpoznawcze zmierzające właśnie do kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, egzekwowania, kontynuacja akcji społecznych, no i dalsze wdrażanie ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej, ponieważ przede wszystkim związane to ze szkoleniem nowych kierowców, osób druhów, którzy nie mają prawa jazdy, a chcą zdobyć takie prawo jazdy, chcemy to kontynuować. I na zakończenie bardzo serdecznie tutaj w imieniu własnym, ale wszystkich pracowników Komendy Miejskiej bardzo serdecznie dziękuję panu przewodniczącemu, Wysokiej Radzie za pomoc, za życzliwość okazaną, panu staroście, całemu zarządowi powiatu częstochowskiego i wydziałowi, szczególnie Wydziałowi Bezpieczeństwa, Wydziałowi Zarządzania Kryzysowego, z którym współpracujemy na co dzień. Życzyłbym sobie takiej współpracy w latach kolejnych. Bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli są pytania, to bardzo proszę. Tak. Ja chciałem w imieniu własnym, to robię zawsze, co roku, podziękować w imieniu własnym Rady Powiatu za to, co robicie dla nas wszystkich, dla mieszkańców całego powiatu. Czujemy się z wami bezpiecznie. Ja zapytam jeszcze państwa radnych, czy chcieliby coś jeszcze dodać do tego mojego podziękowania? Chyba nie. Ja przy okazji chciałem brawo, a chciałem również zaprosić pana komendanta, pana brygadiera na powiatowe święto Ochotniczych Straży Pożarnych, które w tym roku będzie się odbywało 3 czerwca w miejscowości Rudnik Mały w gminie Starcza. Zapraszamy. Dziękuję serdecznie w takim razie za to bardzo merytoryczne, a jednocześnie no nie za długie, bo to też istotne, ale wyczerpujące przedstawienie tych wszystkich informacji. Dziękujemy serdecznie. Przechodzimy do następnych punktów obrad i poprosimy pana starostę Krzysztofa Smele o przedstawienie informacji działalności starosty i zarządu w okresie międzysesyjnym. Raz, dobrze. Dziękuję bardzo. Również chcę podziękować panu komendantowi, panu naczelnikowi za współpracę z ochotnikami z powiatu częstochowskiego. Jest to spora armia ludzi i doceniam to, co Państwowa Straż Pożarna robi we współpracy z ochotnikami. Jesteśmy partnerami i wiem, że na ile jest to możliwe, staracie się uczestniczyć i przygotowywać ochotników do wspólnych działań. Jest to bardzo istotne dla mieszkańców powiatu częstochowskiego, ponieważ w tych terenach bardziej oddalonych od jednostek z Częstochowy czy z koniec pola, to prawie zawsze tak się zdarza, że zanim Państwowa Straż dotrze, to ochotnicy już podejmują działania. Także panie komendancie, panie Kamilu, dziękuję bardzo. Myślę, że będzie tak dalej. A teraz to, co mam Państwu przedstawić, informację ogólną dotyczącą ważniejszych działań starostwa oraz zarządu w okresie od 22 grudnia do 16 lutego 2023. W tym czasie odbyliśmy 8 protokołowanych posiedzeń. Przedmiotem posiedzeń były następujące sprawy: projekty uchwał Rady Powiatu, przygotowanie 7 takich projektów, informacje na temat realizacji inwestycji drogowych, na temat zimowego utrzymania dróg, zatwierdzanie aneksów do arkuszy organizacyjnych szkół i placówek, informacja dotycząca programu wyrównywania różnic między regionami 3. Zatwierdzenie cenników biletów jednorazowych oraz miesięcznych na liniach komunikacji publicznej na terenie powiatu częstochowskiego. Informacja dotycząca rozwiązania umowy z firmą Stebut. No ponieważ Państwo wiedzą, że firma nie dawała żadnych gwarancji dokończenia całości inwestycji, po drodze nastąpiła śmierć właściciela firmy. No jakoś udało się ten pierwszy etap zakończyć, ale
postanowiliśmy za obopólną zgodą rozstać się i poszukamy nowej firmy do dalszej realizacji naszego parteru. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, informacje na temat planowanych do złożenia wniosków w ramach rządowego programu odbudowy zabytków, sprawozdanie starosty częstochowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Częstochowskim za rok 2022, omówienie tematu pozyskania działki od gminy Poczesna, to jest tam teren naszego obwodu. Próbujemy się dogadać, zamienić także i gmina, i powiatowy zarząd dróg, czyli starostwo, żeby nie ponosiły zbędnych wydatków. Zobaczymy, no może jakoś nam się uda porozumieć. Daliśmy sobie jeszcze chwilę czasu. Sprawozdanie z zakresu gospodarowania powiatowym zasobem nieruchomości na okres od 1 stycznia 22 do 31 grudnia 22. Informacja dotycząca ofert przetargu na budowę szybu windowego w DPS Blachowni. No niestety, trzeba było powtórzyć. Zajęcie stanowiska w sprawie wskazania kolejności zlecania zadań do realizacji regulacji stanów prawnych nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe w roku 2023. Taki wykaz kolejności został przyjęty, zatwierdzony. Podsumowanie transportu publicznego za rok 2022 i przedstawienie propozycji na rok 2023. Państwo orientują się w tym, tam gdzie jest tylko możliwe, staramy się przedstawiać takie informacje. Zajęcie stanowiska w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości zajęte z mocy prawa położone w gminie Lelów. Rozpatrzenie wniosku dyrekcji zespołu szkół w Złotym Potoku dotyczącym przyznania środków finansowych na wykonywanie dokumentacji projektowej. Zadanie pod nazwą termomodernizacja parteru budynku szkoły, w tym sal lekcyjnych i wejścia głównego. Informacja dotycząca wyliczenia średnich miesięcznych kosztów utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej i średnich miesięcznych wydatków utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez powiat w roku 2023. No niestety te koszty drastycznie wzrosły. No jeszcze takich wzrostów nie notowaliśmy. Będzie ciężko. Nie wiem, czy rezerwami damy radę opędzić do końca roku. Zajęcie stanowiska w sprawie realizacji inwestycji pod nazwą przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Garnek, gmina Kłomnice. No i tu znowu powiem niestety, no bo na inwestycję, która ma kosztować 7,5 miliona, otrzymaliśmy 500 tysięcy. No nie wchodzimy, no nie ma szans. Najmniejszych szans. 50% byśmy się mogli zastanawiać, chociaż też byłoby bardzo ciężko, ale 500 000 nie ma najmniejszych szans. Zarząd ogółem przyjął 40 uchwał. I teraz nie będę się tutaj już powielał, bo wiele tych uchwał dotyczyło problemów, o którymi zarząd się zajmował. Przejdę do informacji z wydziałów. Wydział Organizacji Rozwoju Gospodarki Mieniem. Na parterze budynku starostwa powstała strefa obsługi interesanta za łączną kwotę 835 133 zł. No to jest część zadania, które żeśmy sobie wyobrażali. Reszta, mam nadzieję, całe wejście i komunikację ze schodami do pierwszego piętra, przynajmniej takie mamy symulacje na ten czas, do jesieni przyszłego roku. No jak się znajdzie firma, która wytrwa i złoży ofertę, na którą nas będzie stać. Tam jest uruchomione 7 stanowisk do obsługi interesanta, w tym 3 stanowiska do Wydziału Geodezji i Kartografii, 2 do Wydziału AB, 1 dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i 1 dla pozostałych wydziałów. Oczywiście my to musimy na bieżąco dogadywać się między sobą, szczególnie naczelnicy. Jeśli coś jest do zmodyfikowania i do poprawy, to trzeba to poprawiać. Codziennie tam zaglądam.
powoli się mieszkańcy uczą, portiernia informuje, no i na górze robi się jakby trochę luźniej, ale będą ludzie przychodzić, bo niektórzy mają no, niepohamowaną chęć porozmawiania na wszelkie tematy, więc i tak wejdą i tak. Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji zorganizował powiatowy przegląd kolęd i pastorałek w Aleksandrii w gminie Konopiska. No, muszę to wyłączyć. Wspólnie z Publiczną Biblioteką Pedagogiczną Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie zorganizowano powiatowy konkurs literacko-plastyczny pod hasłem Projektuję okładkę książki. Udział wzięło 29 uczniów z klas 1-3, 40 z klas 4-6. W hali forum w WOM-ie odbyło się uroczyste podsumowanie. Wręczono laureatom dyplomy, nagrody rzeczowe. No i wydział w zasadzie od 2 miesięcy przygotowuje tą naszą największą uroczystość, jaką są statuetki starosty. Wszyscy już wiedzą, także zapraszam. Proszę tylko mieć na uwadze, że bez zaproszeń się nie wejdzie. No niestety po takiej sytuacji, gdzie ponad 300 osób podobno, ja tego nie liczyłem, odeszło spod drzwi Filharmonii, no nie możemy sobie pozwolić już na taką prowizorkę, więc można się dopytywać znajomych, jak ktoś otrzymał zaproszenie, jak nie pójdzie, oczywiście można skorzystać, ale bez zaproszenia no, pojemność jest określona. Zresztą Państwo to już wiedzą. Na bieżąco prowadzimy i umawiamy na bezpłatne porady prawne. Na bieżąco prowadzimy ankiety wypełnione od petentów na początku każdego miesiąca odnośnie nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowanej w każdej gminie. To też służy jakby monitorowaniu tego zadania. Podpisaliśmy umowy z wykonawcami oraz Fundacją Studencką Młodzi Młodym na prowadzenie tej nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2023. Rozliczono dotacje udzielone w roku 2022. Ogłoszono otwarty konkurs na zadanie publiczne pod nazwą Szkolenie Sportowe w roku 2023. Wydział Zarządzania Kryzysowego Bezpieczeństwa Spraw Obywatelskich. Powiem tylko tak, że przeprowadzono i sporządzono, przekazano wojewodzie zadanie związane z doręczeniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej na terenie powiatu częstochowskiego za rok 2022 i realizujemy pomoc dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy. No, żeby tu nie przedłużać, uchodźcy zakwaterowani są w 8 podmiotach na terenie powiatu częstochowskiego. Liczba zakwaterowanych osób 73. Publiczny transport zbiorowy, krótka informacja, będzie coraz więcej tych informacji, ale 10 lutego tu w tym miejscu odbyło się spotkanie z wójtami i burmistrzami w sprawie publicznego transportu i rozwoju w oparciu o Związek Powiatowo-Gminny. Transport zbiorowy no jest ważnym elementem, wszyscy uważnie słuchali, ale najważniejsze jest to, że większość znakomita przyjęła z aprobatą taką propozycję i chęć uczestniczenia w tymże związku. Ustaliliśmy następne spotkanie na dzień 24 lutego, gdzie ma być już podpisany no, list intencyjny w tej sprawie, co da jakby nam asumpt do dalszego działania. No i też no, musimy pokazać gminom, jakie to będą koszty. Proszę Państwa, podstawowa idea jest taka. No nie może być tak, że no będą tu wszyscy przychodzić i a jeszcze wjedźcie tu, a jeszcze tu, a jeszcze tu. No tak nie będzie w Nowym Rozdaniu. Przecież nie można jechać 1,5 godziny do Częstochowy. My to oczywiście wszystko rozumiemy, wszystkim by się chciało pomóc. I gminy też myślę to zrozumieją, że do naszych głównych linii, które będą jechać po głównych, najkrótszych traktach, będzie komunikacja gminna. I tam w ciągu paru minut, kilku minut
ludzie mają być dowiezieni i my szybko, najkrótszą trasą do Częstochowy. Takie jest podstawowe założenie. Także jak będziecie z kimś rozmawiali, to nie tak, że powiat jest zobowiązany do wszystkiego, no nie. W związku zobowiążemy się wszyscy. Czyli 16 gmin pewnie nie, bo niektóre mają swoje transporty, ale jakoś w tym mieszkańcy uczestniczą. No a reszta, ta 14 czy 13, która deklaruje chęć wstąpienia i wykładania również pieniędzy, to mam nadzieję, że tak się porozumiemy, że będzie to szybciej, sprawniej. Powiem, że nie ma zbyt dużo interwencji, jeśli chodzi o ten rok, od stycznia i lutego. Trochę tam było interwencji na linii Kłomnickiej, gdzie PKS Głaszczowa jeździ, no ale myślę, że zrozumieją, że zobowiązali się podstawiać trochę większe autobusy i pewnie to wymusimy, że tak ma być. Na pozostałych trasach dzieje się dobrze i nawet dzisiaj żeśmy słyszeli, że to był bardzo dobry ruch, że nabywa się bilety u kierowców. Z takich też powodów musieliśmy się z niektórymi przewoźnikami rozstać i już nie jeżdżą, bo jakieś tam swoje cele mieli wyższe. Teraz tak, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Tu zawsze jest dużo materiału, bo Powiatowe Centrum ma bardzo poważny obszar do zaopiekowania. Ja powiem tylko takie ważne wydarzenie, że zostało otwarte w Olsztynie, w gminie Olsztyn, centrum, tak zwane Święta Puszcza. No i tam przebywają małoletni obywatele Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Polski bez opieki, osób sprawujących faktyczną pieczę. No i byli umieszczeni w domach pieczy zastępczej, ale to miejsce wydaje się, że spełni tą rolę. Oni tam będą mieszkać, będą się uczyć, będą zaopiekowani. To był bardzo dobry pomysł i myślę, że my mieliśmy taki wkład, że bez zbędnej zwłoki wydawaliśmy absolutnie wszystkie pozwolenia, dokumenty, oczywiście na podstawie pełnych podstaw prawnych, ale to trzeba było zbudować od początku, więc Wydział Architektury miał tutaj sporą rolę. No ale w niektórych sytuacjach trzeba pomóc tym, co potrzebują najbardziej, a reszta może poczekać. I teraz przejdę do Powiatowego Zarządu Dróg. Proszę Państwa, ja to powiem tak, że nasze marzenia legły w gruzach. To tak krótko powiem. To, co żeśmy sobie wyobrażali do końca kadencji, no niestety nie ma najmniejszych szans, żebyśmy byli w stanie zrealizować nasze oczekiwania, Państwa oczekiwania, to, co jeszcze dopływa, to, co by się chciało, to, co wcześniej się nie widziało, a teraz niestety po takich zimach wiele rzeczy się pokazuje. No ale to, co zostało już i w co wchodzimy, to tak. Kończy się przebudowa w miejscowości Kopalnia, drogi powiatowej, gmina Konopiska. Termin realizacji 28 lutego. Wartość zadania 6 786 000. Tam jest kwestia tylko prac porządkowych. No i tam ustalenia z wykonawcą jakiegoś terminu odbioru. Przebudowa drogi powiatowej Rzeżęczyce Skrzydło w Krasice, gminę Stów, długości 7,5 km. Trwa układanie krawężnika od miejscowości Rzeżęczyce, trwa frezowanie istniejącej warstwy ścieralnej Rzeżęczyce Skrzydło, korytowanie, podchodnik, zjazdy, rozebrano 500 metrów istniejącego chodnika, trwa układanie krawężnika. Termin realizacji 18 stycznia 2024. Wartość 17 698. Dobrze to jest?
Ty wiesz, Jasiu, nie? Że to jest dobrze. No, ale to chyba ostatni skok taki. Chyba. Dalej. Informacje z otwarcia ofert przetargowych. Wybrano ofertę do realizacji zadania opracowania programu funkcjonalno-użytkowego na przebudowę skrzyżowań miejscowości Podlesie, gmina Lelów. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Koma z Częstochowy na kwotę 48 tysięcy. Odbyło się spotkanie, gdzie podzielono się uwagami w obecności PZD, pana wójta, pani radnej, pana sołtysa, radnych gminnych. Omówiono koncepcję przebudowy skrzyżowania. Wybrano ofertę w zapytaniu ofertowym na zadanie opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej ulica Cmentarna w miejscowości Przyrów. Na opracowanie dokumentacji przeznaczyliśmy 45 tysięcy. Pierwsza oferta 73, druga 87, trzecia 207. Przetarg unieważniliśmy, ponieważ nie posiadamy takich pieniędzy, ogłaszamy ponownie. Ogłosiliśmy przetarg na zadanie przebudowa drogi powiatowej na odcinku Mykanów, węzeł autostradowy Mykanów, Kościelec, Rudniki na gminach Mykanów i Rędziny. Termin otwarcia ofert ustalono na dzień 27 lutego 2023. Pierwszy przetarg był droższy o 1 290 tysięcy. Musieliśmy zakres zadania zmniejszyć, uzyskać zgodę premiera. Taką zgodę żeśmy otrzymali. Więc nie robimy tutaj nic pod prąd, no ale z uwagi na takie ceny, jakie są, no musimy to zadanie ograniczyć, o czym jeszcze później. Przystąpiliśmy do opracowania dokumentacji technicznej budowy chodnika wraz z odwodnieniem przy ulicy Piaskowej, gmina Konopiska, miejscowości Aleksandria. Wnioski złożone do Funduszu Rozwoju Dróg. No po prostu żeśmy poucinali, ile było można, ale że tak można zrobić, no to, to złożyliśmy na cokolwiek. Na dofinansowanie realizacji zadań remontowych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 7 odcinków o łącznej wartości 5 milionów, o długości prawie 5 kilometrów. Małusy wielkie, remont na odcinku 325 metrów. Wolności, gmina Mstów, ulica Wolności 770 metrów. Mykanowska, ulica Mykanowska, miejscowość Kościelec, gmina Rędziny na odcinku prawie kilometra. 990 metrów. Kusięta, remont na odcinku 640, no Kusięta gmina Olsztyn, Cielętniki gmina Dąbrowa na odcinku kilometr 400, Kłomnice Zawada na odcinku 300 metrów, Częstochowa Łojki, remont na odcinku 466 metrów. No tak, tak zarząd ustalił. No, nie powiem, że będziemy się modlić, ale dobrze byłoby, żebyśmy to wsparcie dostali, bo jak jeszcze tu nie dostaniemy, to będzie jeszcze gorzej. I teraz tak, ja już skończę. Łącznie z członkami zarządu uczestniczyliśmy w około 30 różnych spotkaniach, ważnych, ważniejszych. O, tylko są te same ważne, bo tych mniejszych to jest sporo, sporo. Powiem tylko tak, że udało nam się zorganizować spotkanie subregionu północnego powiatów Myszkowski, Częstochowski, miasto Częstochowa i powiat kłobucki z marszałkiem Chełstowskim i z jego służbami. No po raz pierwszy takie spotkanie się udało. Jakie będą efekty, trudno powiedzieć. Ale Państwo pewnie wiedzą, że nowym członkiem zarządu został Grzegorz Boski, że wiceprzewodniczącym został Stanisław Gmitruk. W najbliższym czasie po rozmowach z wójtami burmistrzami planujemy tutaj, może nawet na 24, oczywiście, o ile będą mieli czas, zrobić takie spotkanie i listę życzeń po prostu. Listę życzeń, co byśmy chcieli uzyskać jeszcze od Urzędu Marszałkowskiego w tej kadencji.
Może to być niewiele, no ale jak będzie taka okazja do porozmawiania, to tak zrobimy. Druga informacja to taka, że odwiedziłem dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich odnośnie przebudowy, no nie przebudowy, budowy sygnalizacji świetlnej w miejscowości Kokawa, gmina Mykanów. Chciałem wyjaśnić z panem dyrektorem, że myśmy się starali o sygnalizację świetną, a nie o przebudowę skrzyżowania. A oni nam każą przebudować skrzyżowanie. I nie za 400 tysięcy, tylko za 1 400 000. No my tego miliona nie mamy niestety. I gmina już też nie dołoży, bo też nie ma. No ale rozeszliśmy się tak, że jak nasze zarządy, czyli nasz powiatowy i wojewódzki, ustalą i dogadają takie zakresy, które można by, no nie rozbujać się na pół gminy, bo to przecież nie o to chodzi, no to być może znajdą się pieniądze i finał tego najważniejszego skrzyżowania w gminie Mykanów będzie miał jakiś efekt, ale ja z ostrożności, no poczekajmy, zobaczymy. Może się okaże, że się ten milion gdzieś tam u marszałka znajdzie. I jeszcze powiem jedną datę, że chcemy zrobić dożynki powiatowe z gminą Kamienica Polska. Jest taka deklaracja gminy w miejscowości Rudnik Mały. Wielki. Znowu się mylę zawsze. Te dwa rudniki to kiedyś tak w tych gminach się podzieliły, że Rudnik Wielki. 20 sierpnia dożynki powiatowo gminne, gmina jest zdeklarowana. Zabezpieczyli środki, my też, ale może się tak zdarzyć, że będą to też dożynki wojewódzkie przy okazji, bo nie ma chętnych na organizację. No a może chcą, ale to chcieć to jeszcze nie wystarczy. Czasami to inne czynniki decydują. Mam nadzieję, że to w najbliższym tygodniu się wyjaśni. Jak będzie data pasować 20 sierpnia, no to zorganizujemy też dożynki wojewódzkie. Delegacja na dożynkach wojewódzkich z powiatu częstochowskiego była w tamtym roku. Reprezentowały nas panie z kół gospodyń wiejskich z miejscowości Grabowa i ich ocena była taka, że dożynki wojewódzkie to mniej więcej 30-40% tego, co my robimy na powiatowych, więc szału tam nie ma, a my sobie z tym poradzimy, bo i tak robimy to co roku, więc myślę, że przy wsparciu finansowym, a zawsze było takie wsparcie marszałka, no to damy radę. Także proszę sobie ten termin na razie zapisać. Jak on się zmieni, no to się zmieni, tylko żeby tak się zmienił, że nam będzie pasować ta data i gminie, bo to bardzo ciężko jest z terminami. Dziękuję wszystkim za ten czas współpracy. Państwo wiedzą, że pewne zmiany kadrowe nastąpią w zarządzie. To wymuszone trochę sytuacją zdrowotną, no ale to takie jest życie. Jakby pierwsza część nastąpi na dzisiejszej sesji. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie starosto. Czy w uzupełnieniu pan starosta Miarzyński chciałby zabrać głos, bo takżeśmy ustalili przed obradami naszej rady. Bardzo proszę. Dziękuję. Pan starosta Jan Miarzyński. Dziękuję przewodniczący. Szanowni państwo, chciałbym trochę jeszcze powiedzieć w temacie drogi DK59, czyli drogi od Rudnik, 5-kilometrowy odcinek do węzła autostradowego w Kościelcu. On się teraz nazywa węzeł Mykanów. Była tydzień temu na Komisji Rozwoju delegacja z gminy Rędziny, pan wójt, radni, sołtysi, ponad około 10 osób, ogólnie rzecz biorąc z zarzutami braku naszych działań, bezczynności wręcz w kilku jakby takich kierunkach. Pierwszy to ten, że brak działań inwestycyjnych, remontowych na tej drodze w Kościelcu i nie tylko, ale głównie na tej drodze w Kościelcu. Brak wniosków z naszej strony o pozyskiwanie środków zewnętrznych na tą drogę, no i brak naszych wniosków o przekwalifikowanie tej drogi na drogę kategorii wyższej.
Tu trzeba powiedzieć wyraźnie, że jest to droga, gdzie duże jest natężenie ruchu, z uwagi na to, że ona łączy drogę krajową DK91 Radomsko-Częstochowa i z tej drogi można się wpiąć do autostrady A1 właśnie w Kościelcu i potem dostać się tą autostradą na Śląsk, czy w kierunku granicy z Czechami. I teraz tak, powiem na początku o naszych wnioskach do różnych źródeł o pozyskanie środków na przebudowę tejże drogi. A było tego trochę. Na komisji, z uwagi na to, że to było trochę zaskoczenie, nawet nie było powiatowego zarządu dróg, pozwolę sobie teraz to przytoczyć. 7 lipca 2006 wystąpiliśmy do posłów Rzeczypospolitej Polskiej o właśnie pozyskanie środków na tąże drogę 5-kilometrową, z uwagi na to, że wtedy zaczęto projektować autostradę. 15 lutego 2008 wystąpiliśmy do Marszałka Województwa Śląskiego Bogusława Śmigielskiego i akurat to wystąpienie było skuteczne, bo pozyskaliśmy 3,5 miliona złotych. 29 stycznia 2015 podjęliśmy my jako powiat uchwałę Rady Powiatu do Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie pozyskania środków unijnych na przebudowę wyżej wymienionej drogi z nowego okresu programowania 2014-2020. Pismo do Wojciecha Saługi, Marszałka Województwa Śląskiego, było wysłane 6 lutego 2015. 22 września 2020 wystąpiliśmy z wnioskiem do Wojewody Śląskiego, to jest fundusz COVID, o pozyskanie środków na przebudowę tej drogi całej 11 milionów złotych od Mykanowa, od Urzędu Gminy Mykanów do Rudnik, 6,5 kilometra. 26 lipca tych środków nie pozyskaliśmy. 26 lipca 2022 roku wystąpiliśmy z wnioskiem do Polskiego Ładu na środki związane ze strefami przemysłowymi i terenami inwestycyjnymi. Tutaj też nie udało się pozyskać środków. 18 lutego 2022 wystąpiliśmy z wnioskiem do Polskiego Ładu, tak zwanych PGR-ów. Tu pozyskaliśmy 3 miliony złotych na ten odcinek od gminy Mykanów do węzła autostradowego i na 1 kilometr remontu drogi w Kościelcu, ulica Mykanowska. W styczniu 2023, w ogóle w grudniu jeszcze ogłosiliśmy przetarg na przebudowę tej drogi. Przetarg niestety wyszedł na 5,6 miliona złotych. Przypomnę, pozyskane środki to są 3 miliony. Zwróciliśmy się do gmin i Mykanowa i Rędziny, żeby nam pomogły współfinansować brakującą kwotę. Obydwie odpowiedziały, że nie będą dofinansowywać realizacji tego zadania. W związku z tym unieważniliśmy przetarg i wystąpiliśmy do Banku Gospodarstwa Krajowego o ograniczenie zakresu i teraz jest ogłoszony nowy przetarg. To są wystąpienia związane z pozyskaniem środków. Mam tu wszystkie wnioski, można te wnioski zobaczyć. Następnie powiem o wystąpieniach dotyczących przekwalifikowania tej drogi, a chcieliśmy ją przekwalifikować z uwagi właśnie na ten duży ruch i niestety nie ma takiego przypadku w Polsce, ażeby węzeł autostradowy łączył się z drogą powiatową czy inną drogą gminną. Zawsze się łączy z drogą krajową, głównie z drogą krajową. Niestety tutaj nasze usilne starania już od roku 2005 jakby nie przynoszą efektu. I przypomnę, były takie wystąpienia do Marszałka Województwa Śląskiego w roku 2005-2006, to starostą był pan Chudzik. Potem rok 2007, 27 listopada do ministra Cezarego Grabarczyka, ministra infrastruktury o przekwalifikowanie tej drogi na drogę krajową. W 2006 jeszcze wystąpienie do posłów naszych, z naszej tu ziemi częstochowskiej
Następnie rok 2015, 20 kwiecień, do Wojciecha Saługi, marszałka województwa rzeszowskiego o przekwalifikowanie tej drogi na drogę wojewódzką. 11 maja 21 wniosek do rządu powiatu, wniosek zarządu powiatu do marszałka województwa rzeszowskiego i do zarządu subregionu północnego. I tu 26 lipca 2021 zarząd subregionu północnego podjął taką uchwałę o przekwalifikowaniu tej drogi na drogę wojewódzką i również przesłał tą uchwałę, nasz wniosek do marszałka. I tutaj pozwolę sobie tak bardzo krótko tylko przytoczyć odpowiedź dyrektora zarządu dróg wojewódzkich, pana Tabora. Między innymi pisze, że argumenty przytoczone w tej uchwale i w naszym wniosku nie stanowią przesłanek do zmiany kategorii dróg z powiatowych na wojewódzkie. Połączenie wsi Rybna z wsią Wancerzów nie stanowią ciągu komunikacyjnego mającego istotne znaczenie dla województwa. Czyli jeśli tutaj nie zauważyć uszczypliwości, to delikatnie chyba to nazwę. No i historia w ogóle robót na tych drogach, na tej drodze szczególnie Mykanów-Kościelec. W roku 2001-2002 przebudowaliśmy ulicę Stalową w Rudnikach 1,32 km. W roku 2005 nakładka na odcinku Rudniki-Kościelec 745 metrów. 2006 nakładka w Kościelcu 1051 metrów. 2006 powstaje dokumentacja przebudowy drogi od węzła autostradowego do Rudnik z pominięciem ulicy Stalowej, to jest 3,6 km, czyli Mykanowska, Wolności i Wojska Polskiego w Rudnikach. I w 2008 następuje przebudowa ulicy Wolności w Kościelcu, 1,6 km za te 3,5 miliona złotych, które pozyskaliśmy od marszałka województwa. Na podstawie wcześniej tej dokumentacji, która powstała 2 lata wcześniej. W 2010 przebudowaliśmy ulicę Mykanowską w Kościelcu i ulicę Wojska Polskiego w Rudnikach 1,85 km za 2 miliony 853 tysiące. Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego, czyli z Unii. Rok 2016. Dokumentacja odcinka drogi Mykanów węzeł plus ulica Stalowa w Rudnika 1,32 km. I w 2020 roku nakładka w Rudnikach 705 metrów, ulica Stalowa i część ulicy Wojska Polskiego. Niestety stan tej drogi nie jest zadowalający. No głównie dlatego, że jest tam bardzo duży ruch samochodów, które przedostają się do węzła autostradowego i do autostrady. Ale my tutaj chcę powiedzieć, nigdy nie zasypialiśmy gruszek w popiele. Staraliśmy się zwracać uwagę na stan tej drogi i ją w miarę możliwości utrzymywać. I te roszczenia, które były tutaj na tej komisji, prawie dwugodzinne roszczenia, no nie mają chyba do końca uzasadnienia. Powiem też, że my jako powiat przejmowaliśmy wielokrotnie inicjatywę, ażeby występować do ministra infrastruktury z wnioskami do programu budowy dróg krajowych i autostrad w dwóch tematach. Myśmy też tu podejmowali także uchwałę Rady Powiatu. W tematach budowy obwodnic dróg krajowych, szczególnie 91, obwodnicy Kłomnic i obwodnicy właśnie Kościelca. Również w sprawie przebudowy dróg krajowych od właśnie początku gminy Kłomnice do końca gminy Rędziny. Tu wspólnie i gmina Kłomnice, i gmina Rędziny, i powiat częstochowski występowaliśmy z tymi wnioskami. W roku 2005, 2015, 2017, 2019 i 2021. Obwodnice Kłomnic i obwodnice Rędzin są wpisane do tego krajowego programu na listach rezerwowych.
Natomiast przebudowa drogi 91 póki co nie jest spisana, a na pewno nie jest spisana obwodnica Kościelca. Dlaczego o tym mówię? Bo też wójt tutaj no chce, ażebyśmy my budowali obwodnicę Kościelca, którą sobie zaplanowała gmina Rędziny w swoim planie zagospodarowania, nie uzgadniając to w ogóle z nami. Powiat częstochowski w ogóle nie przyjął do swojego zasobu w planach tą drogę nową, która miałaby powstać w Kościelcu. Natomiast tu też była mowa na tym spotkaniu na Komisji Infrastruktury, ażeby powiat dokonywał wykupów tych terenów pod nowy ślad obwodnicy w Kościelcu, która i tak by nie załatwiała całego tematu, bo Kościelec to jest część tej drogi. Natomiast nie byłoby żadnej już obwodnicy Rudnik, czyli w połowie tej drogi byłaby obwodnica, a w drugiej połowie nie. Powstał taka wizja obwodnicy, o którą też występowaliśmy. Konstruktor Banach, Andrzej Banach to zrobił, kiedyś tu dyrektor zarządu dróg w powiecie. Obwodnica, która od 91 właśnie w Rudnikach do samego węzła, po prawej stronie, czyli po innej niż zaplanowała sobie gmina. Tyle tylko, że to było w roku 2007, tam się już nieco zmieniło i w miejscach, gdzie ta obwodnica miała lecieć, już są pobudowane domy, ale ktoś pozwolenia na te domy dał. To może tyle powiem. Na komisji też powiedziałem, że my staramy się pozyskać pieniądze także na to, ażeby ten odcinek w Kościelcu, ulica Mykanowska, wyremontować z środków rządowego programu budowy dróg krajowych, o której tu wspomniał starosta, że wystąpiliśmy do tego programu. Dziękuję. Dziękuję bardzo za wyjaśnienia. Zapytam, czy są ewentualnie głosy w tej sprawie. Bardzo proszę. Pani radna Katarzyna Kapica, bardzo proszę. Dzień dobry, panie przewodniczący, panie starostwo, szanowni koledzy i koleżanki, zaproszeni goście. Muszę się tutaj odnieść, bo no niestety miałam wątpliwą przyjemność uczestniczyć w tej komisji. Od początku, odkąd jestem radną, zarówno ja, jak i moi koledzy, którzy weszliśmy z okręgu Mstów Rędziny, robimy wszystko, żeby wszystkie tematy bezpieczeństwa i jakiekolwiek inne tematy, które się zadzieją mieszkańcom z tego okręgu, zgłaszamy. Nie wiem, jak to jest w przypadku kolegów i koleżanki Urszuli, ale ja nigdy nie zostałam potraktowana w taki sposób, w jaki teraz pan wójt potraktował mieszkańców mojej miejscowości. Ponieważ obszar, z którego zostałam radną, jest bardzo rozległy i nie traktuje mieszkańców jednej miejscowości lepiej niż drugiej. Czy jednej gminy lepiej, czy drugiej gminy gorzej. Bo wszyscy są równi i każdy chce mieć takie same warunki. I rozumiem zgłaszanie problemów, ale nie rozumiem ataku na innych, którzy umią rozmawiać i dochodzić do konsensusu takiego, żeby mieszkańcom takiej czy innej miejscowości było po prostu lepiej. Ponieważ mieszkańcy każdej jednej miejscowości, każdego jednego sołectwa, to są mieszkańcy gminy, tak samo to są mieszkańcy powiatu oraz województwa czy Polski. I nie mogą być traktowani inaczej. Dlatego ja nie spotkałam się z tym i tak jak tutaj pan wicestarosta przedstawił, ja tą sytuację znam, bo ja
w tej sprawie tutaj, jeżeli chodzi o mieszkańców tych dwóch gmin, staram się być na bieżąco. Ja wiem, co powiat robi, zdaję sobie sprawę z tego, że może być trudno, ale jest mi bardzo przykro, że właśnie na tej komisji tutaj się dowiedziałam, że nie ma niestety współpracy starostwa i naszej gminy. Bo jak później doszło do podsumowań, to niestety to było clue całego, wydarzenia. I po prostu tutaj wszyscy, tak, zarówno my w powiecie, jak i radni w gminach, powinniśmy się uderzyć w piersi. Czy dlatego mieszkańcy nam zaufali? Kochani, ja chodziłam z petycją o tą drogę 3 razy. Ci mieszkańcy ulicy Mykanowskiej, jak mnie widzą, to już mają dość, bo twierdzą cały czas, że to nic nie da. Nie to, że nic nie da, bo widzicie, zarówno starostwa, jak i dyrekcja zarządu dróg doskonale zna sytuację, jak im się źle po prostu mieszka, żyje na co dzień przy tej drodze. To już jest coś. Niestety, jak to mówią, z pustego i Salomon nie naleje, ale ja widzę to, że mimo, że nie ma tej współpracy gminy i tych podejmowanych tematów, które powinna też wyjść z inicjatywą gmina tutaj do nas, do starostwa, których nie było, ale na głos mieszkańców, który był przeze mnie i moich kolegów, była odpowiedź powiatu. Bo tylko od 2018 roku do 2023, panie starosto, proszę mi przypomnieć, 4 czy 5 razy była ta droga składana, żeby dostać do niej dofinansowanie. Czyli ta sprawa dla starostwa nie pozostaje obojętna. I mieszkańcy miejscowości Kościelec nie są obojętni dla mnie, dla moich kolegów i dla starostwa. Niestety po tej komisji się okazało, że mieszkańcy miejscowości Kościelec są obojętni dla wójta gminy Rędziny. Bo te słowa, które tam padły, już ich nie będę przytaczać, są po prostu dla nich obraźliwe. Tak się po prostu nie robi i nie traktuje swoich mieszkańców. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że uda nam się w końcu pozyskać środki, panie starosto, i zakończyć sprawę po prostu nawet tą nakładką, żeby ci mieszkańcy, bo to naprawdę jest gęsta zabudowa, niektórzy z mieszkańców, nie wiem jak radni, czy wiedzą, o co chodzi. Tam jest, na tej zasadzie, tam jest droga, chodnik, płot 30 centymetrów paska zielonego i okna domów. Dlatego jak tam jeżdżą tiry, są dziury, dlatego tym mieszkańcom się źle po prostu mieszka, bo jest hałas. I nawet tą zwykłą nakładką będziemy w stanie tutaj po prostu im pomóc. Mam nadzieję, że uda się rozwiązać problem tego zwiększenia bezpieczeństwa na tym skrzyżowaniu. Ja wiem, zdaję sobie sprawę, to nie jest problem przyjść, powiedzieć, wykrzyczeć, że tu można złożyć, tam można złożyć. Tak, można, tylko druga sprawa jest taka, to wszystko się odwleka w czasie. To nie jest tak, że my dzisiaj powiemy, jak pani przewodnicząca Rady Gminy powiedziała, że za 3 miesiące ona przychodzi nas skontrolować i będzie robiła, jakie były podjęte działania i co się w tej sprawie zadziało. No niestety, ja może na początku też w swojej kadencji też tak myślałam, że coś w ciągu pół roku to jest możliwe. Niestety, 4 lata doświadczenia mnie nauczyły, że niestety trzeba się nauczyć cierpliwości, ciężkiej pracy i zainteresowania tego, co mówią mieszkańcy i tego, co się dzieje w urzędzie. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Pan starosta Krzysztof Smela. Jeszcze, żeby tak ostudzić troszkę nastroje, mamy tam pączki i zapraszam, bo dzisiaj jest tłusty czwartek. Proszę Państwa, proszę. Więc tak, no, nie było tu żadnej reżyserki co do przebiegu sesji i tematu gminy Rędziny. No ale co mi szkodzi powiedzieć prawdę? No będzie koniec kadencji, ale nie zdarzyło się, żeby pan wójt zechciał porozmawiać ze mną na jakiekolwiek tematy. To wszystko jest przy okazji. Przy okazji, no my się po prostu czujemy obrażani, bo opowiadanie mieszkańcom, że gmina sobie w planie zaplanuje obwodnicę, a powiat wykupi grunty i ją wybuduje i weźmie na utrzymanie jako drogę powiatową,
no to jest totalny bezsens. To w takich relacjach to ciężko mówić o współpracy. No nikt jeszcze czegoś takiego w historii powiatu chyba nie wymyślił. Chociaż powiem tak, że jakbyśmy mieli pieniądze, no to dlaczego nie? No dlaczego nie? Przecież można by pomyśleć w innych gminach też o takich rozwiązaniach. I one pewnie gdzieś tam są, tylko jak każdy patrzy, patrzy na te nasze budżety samorządowe i wyobrazi sobie, ile wydatki bieżące pochłaniają i co za chwilę się zdarzy z płacami, jaka będzie presja pracowników na dogonienie inflacji i snucie takich wizji megalomańskich, to coś jest nie w porządku. Marzenia można mieć, no ale artykułować je w takim czasie totalnym nie do zralizowania, no to ja nie będę tu się jakby wypowiadał na tematy takie inne drobne, które też tam odwodnienia, staw, czyje wody spływają, kto co zasypał, dlaczego wody nie odchodzą. No nie odchodzą, bo jak się zawaliło rowy i przepusty, to nie odchodzą, tylko to nie starosta. Ani tamten, ani ja, ani poprzedni tego nie zrobił. Ale tutaj jakby inicjatywy nie ma. I bym mógł zapytać, a dlaczego nie ma? A kto tam taki ważny pozawalał te odpływy, że nie wolno go ruszyć? Mógłbym zapytać, ale może i zapytam, przyjdzie taki czas. Dlatego ja to z uznaniem tutaj wysłuchałem to, co pani radna miała do powiedzenia. No bo przecież jesteście tu już dużo czasu i wiecie, że my się nie lenimy. Cenię sobie tu wszystkich pracowników i członków zarządu i wiem, że no byłoby wielkim dyshonorem, żeby nie umieć się wytłumaczyć z jakichś tam działań. A co do komisji, ja nie dlatego, że ja miałem zaplanowaną konferencję czy spotkanie w sprawie organizacji ogólnopolskiej pielgrzymki strażackiej przez Komendę Główną Państwowej Straży i Zarząd Główny. No i musiałem tam być na tej konferencji, no bo jak się weszło w ten komitet organizacyjny, no to trzeba w czymś pomóc. I dlatego tak się zbiegło, że nie mogłem być. Ale też mam prośbę, żebyśmy sobie tak na przyszły raz nie fundowali takich spotkań, bo my zawsze będziemy na przegranej pozycji. Bo przyjdą ludzie niezorientowani, którzy z radą gminy, z tego co wiem, tam chyba był jeden radny w tej delegacji, a dwóch. No a dzisiaj miałem jeszcze jeden telefon i pewnie się dowiem, kto. Bo pani mówi, że mnie zna, to i ja ją znam. Nie powtórzę tego, co ona powiedziała, tylko mnie zapytała, czy ja oszalałem i zamierzam dać statuetkę komuś. No to powiedziałem pani, że jeszcze nie oszalałem, a co do statuetki, to się dowie w sobotę. I mówi, niech pana Bóg chroni, żeby pan coś takiego zrobił. Ale no nie wiem, czy Bóg mnie ochroni, czy nie. W każdym razie ja wam nie powiem, bo jakąś tajemnicę do pewnego czasu da się utrzymać. Ale wstęp odebrała sekretarka Mirka i jak ona mi powtórzyła, jaki był wstęp, to już przy mnie podobno ochłonęło, już było trochę lżej. W każdym razie ja już przypuszczam i zapytała się tylko, czy mam mi przynieść podpisy mieszkańców, którzy są zupełnie innego zdania. No ale ustaliliśmy, że na razie nie. No bo co ja będę... Także powiem tak, nie ze wszystkimi współpraca musi się układać, my się nie musimy kochać, nie musimy się nawet lubić, mamy się szanować. Nie wolno jeden o drugim gdzieś tam mówić nieprawdy, bo to jest najgorsze, bo jak się prawdę mówi, to jeszcze można przeżyć. Przecież są tacy wójtowie, którzy ode mnie nie wychodzą. I co myślicie, że wszystkie drogi mają? Może mają nawet mniej niż ci, co nie przychodzą. To nie jest taka metoda, że przyjdziesz i u starosty wysiedzisz coś tam. Siedź, pijemy kawę, jedną, drugą, pogadamy o wielu sprawach, a na finale się okazuje, że no niestety nie, prosta sprawa, nie ma kasy, masz dołożyć, nie mam. No to jaki masz budżet? Z kosmosu? No taki sam jak powiat, no, czyli jest źle. Nie wiem, czy się da przeczekać, czy się nie da, trzeba sobie w tych trudnych czasach jakoś radzić, ale ja myślę, że to nie koniec jest jeszcze z gminą Rędziny. To
to tam się coś zadzieje, ale wykorzystam ten fakt, że tam się powołali na wpływowego członka zarządu województwa, który ma kasę. No to ja go zapytam, jak masz, to dawaj, bo ktoś tam ważny powiedział, że masz. Zobaczymy, co będzie. I w przyszłym tygodniu takie wystąpienie napiszemy w nawiązaniu do tego spotkania. No bo skoro się używa nazwisk, że ma się takie wpływy, być może te pieniądze w marszałkowskim urzędzie są. Może, oby były. Ale słuchajcie, to takich mądrych jak ja, starostów, to jest 35. Jakby każdy miał wpływy, a każdy ma, a każdy mówi, że ma, no to ja też powiem, że a teraz to ja też mam. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dziękuję. Dzięki. Proszę pan doktor Adam Jaruga, jeszcze pan przewodniczący komisji, proszę bardzo. Szanowni państwo, ja krótko, bardzo się cieszę, że dzisiaj ten temat został poruszony. I chciałbym podziękować zarówno panu staroście, panu wicestaroście, jak i koleżance radnej za to, że też ten temat poruszyła. Ta droga jest dla nas niezwykle ważna. Już pomijając ten fakt, że ja sam przy tej drodze mieszkam i od 4 lat, szanowni państwo, podejmujemy działania i to ponad podziałami, z czego przykładem było nawet przed chwilą wystąpienie koleżanki radnej Katarzyny. No, nam najbliżej jest zarówno mnie, jak i Katarzynie do tej drogi, ale tutaj nie umniejszam też zasług zarówno kolegi Roberta, jak i koleżanki przewodniczącej Urszuli, bo oni tak samo, to jest też ich okręg, oni też o tą drogę walczą. No póki co na chwilę obecną nie udało się tego zrobić, ale nikt nigdy nam nie powiedział przez te 4 lata, że jest to sprawa niemożliwa, że ktoś tego nie zrobi, bo to jest gmina Rędziny. O wiele gmin tutaj walczymy, wiemy dobrze, że powiat składa się z więcej niż jednej gminy i każdy ma jakieś propozycje, każdy chciałby zawalczyć o swój teren i o swoją drogę. Myślę, że do końca kadencji jeszcze podejmiemy niejedne starania, czy to ja, czy koledzy radni, czy starosta, wicestarosta, co do tej drogi. Także myślę, że tutaj jeszcze podjęte działania będą, a chciałbym prosić o to, że jeśli ktoś będzie reprezentował naszą gminę, gminę Rędziny, bo tutaj o tym chciałem powiedzieć, to nie w taki sposób, jak było to na komisji, że poprzez krzyki, bo krzyki do niczego nie doprowadzą. Tutaj za każdym razem powtarzamy, że tylko i wyłącznie poprzez zgodę możemy cokolwiek zbudować. Jeśli się ze sobą dogadamy, będziemy rozmawiać na wiele tematów, to zawsze do jakiegoś konsensusu dojdziemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu przewodniczącemu. Jeśli nie ma głosu w tej dyskusji, przejdziemy do następnego punktu, do punktu 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu częstochowskiego na lata 2023-2030, druk numer 1. Chciałem zapytać państwa, dziękujemy bardzo panom brygadierom, dziękujemy. Za cierpliwość również dziękujemy. Chciałem zapytać, czy państwo macie jakieś głosy w dyskusji nad tym punktem obrad? Jeżeli nie, to uprzejmie proszę o przegłosowanie tej uchwały. Proszę państwa, za tą uchwałą, za uchwałą o zmianach w wieloletniej prognozie finansowej powiatu częstochowskiego na lata 2023-30 zagłosowały 22 osoby. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. W punkcie 9 mają podjąć uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na częstochowskiego na rok 2023. Mamy materiał zawarty w druku numer 2. I uprzejmie proszę o dyskusję. Jeżeli nie ma głosów w dyskusji, zapraszam do głosowania. Proszę bardzo. Czekaj. Czekaj, się wyładuje. Dobrze, tutaj, no, za. Pięknie. Dobrze, za zagłosowały 23 osoby. Stwierdzam, że Rada Powiatu w Częstochowie podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na 2023 rok. W punkcie 10 mamy podjąć uchwałę w sprawie petycji z dnia 19 stycznia 2023 roku. Ona się pojawiła tutaj u nas w biurze rady, została
rozpatrzona przez komisję merytoryczną. Wnioski z tej komisji, właśnie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, i stanowisko jest następujące. Podejmując uchwały, Rada Powiatu jako adresat petycji musi mieć na względzie obowiązujące przepisy prawa. Artykuł 7 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej przewiduje bowiem, że organy władzy publicznej, a takim jest Rada Powiatu, działają na podstawie i w granicach prawa. Oznacza to, że każdy organ władzy publicznej, a więc również organy samorządu terytorialnego, mogą podejmować działania jedynie w sprawach należących do ich właściwości zgodnie z obowiązującymi przepisami. Mając powyższe na uwadze, komisja poddała analizie właściwość Rady Powiatu w zakresie spełnienia żądania wskazanego w petycji. I stoi na stanowisku, iż ze względu na to, że organem zarządzającym stroną internetową jest starosta jako kierownik urzędu, to wobec powyższego konieczne jest przekazanie przedmiotowej petycji staroście w celu jej rozpatrzenia zgodnie z właściwością. Wobec powyższego komisja wnosi o uwzględnienie powyższego stanowiska przez Radę Powiatu Częstochowskiego, a chodzi o petycję, która dotyczy transplantacji. Mamy tutaj tą petycję, każdy z Państwa ją miał możliwość przeczytać i przeanalizować. Komisja zarekomendowała takie rozwiązanie, więc otwieram dyskusję na temat tej... No, sprawa jest bardzo istotna, dlatego że chodzi o transplantację narządów. To jest rzecz kluczowa. Natomiast tu chodzi o kompetencje prawne i ewentualnie przekazanie tych działań do właściwej jednostki. Tutaj mówię o staroście częstochowskim. W związku z powyższym otwieram dyskusję na temat tej petycji. Jeżeli nie, to uprzejmie proszę o zagłosowanie. Ja tylko przypomnę tyle, że Rada Powiatu uznaje za niewłaściwą do rozpatrzenia petycji z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności i postanawia się wzniesioną petycję przekazać staroście częstochowskiemu zgodnie z właściwością. I zobowiązuje się przewodniczącego do zawiadomienia osoby wnoszącej petycję o przekazanie petycji według właściwości. Proszę bardzo, głosujemy. Głosujemy za. Ja zagłosowałem za. 23 osoby zagłosowały za podjęciem tej uchwały. Stwierdzam, że Rada Powiatu przyjęła uchwałę w brzmieniu zaproponowanym w druku numer 3. W punkcie 11 mamy podjąć uchwałę w sprawie kontynuacji współpracy ze społecznością lokalną Ukrainy. Pan starosta był uprzejmy w swoim wystąpieniu przedstawić nam tą propozycję w sensie współpracy. Wiadomo wszyscy, jakie mamy podejście do tego. Chcemy kontynuować tą współpracę z uwagi na to, że w administracyjnej, na mapie administracyjnej Ukrainy nastąpiły zmiany. I w związku z tym powstał powiat kołomyjski, który jakby wchłonął ten powiat, który myśmy z którym żeśmy kiedyś współpracowali. I mamy teraz potrzebę i konieczność kontynuacji tej współpracy i zrobimy to jutro. Będzie podpisane porozumienie, które jakby będzie kontynuacją tych wspólnych działań. Mając na uwadze to, co się dzieje w Polsce i w Ukrainie, myślę, że tutaj ta intencja podpisania tej dalszej współpracy nie budzi żadnej wątpliwości. To jest moje zdanie. A chciałem Państwa zapytać, czy macie głos w tej dyskusji nad tą uchwałą jeszcze? Nie widzę. W takim razie uprzejmie proszę o zagłosowanie. Dobrze. Zmieniło kolor, coś co prawda, ale można śmiało głosować, tak jest. Proszę Państwa, za tą uchwałą zagłosowało 23 Państwa radnych. W związku z tym podjęliśmy uchwałę w sprawie kontynuacji współpracy ze społecznością lokalną Ukrainy. Dziękuję bardzo. W punkcie następnym mamy podjąć uchwałę w sprawie podniesienia minimalnego wynagrodzenia rodzinie zastępczej i zawodowej z tą poprawką, którą
przedstawiłem Państwu i przegłosowaliśmy ją. W związku z powyższym treść będzie taki tytuł w sprawie uchylenia uchwały w sprawie podniesienia minimalnego wynagrodzenia rodzinie zastępczej i zawodowej i prowadzącemu rodziny dom dziecka. Mamy materiał zawarty w druku numer 6 i chciałem zapytać Państwa, czy macie Państwo jakieś głosy w dyskusji na temat tej uchwały? Nie ma. W takim razie uprzejmie proszę o przegłosowanie. Zagłosowanie, przepraszam. Chciałem zapytać kolegę Chudzika Mieczysława, jak chciałby zagłosować, bo tu nie mam zaznaczonego. Dobrze, to proszę zaznaczyć, że za. Stwierdzam, że 23 osoby zagłosowały za przyjęciem tej uchwały. W związku z tym przechodzimy do następnego punktu. To jest uchwała w sobie przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu Częstochowskiego. Materiał zawarty w druku numer 7. Proszę Państwa, pan Henryk Kasiura, członek Zarządu Powiatu Częstochowskiego 18 stycznia 2023 roku złożył rezygnację z pracy w Zarządzie Powiatu Częstochowskiego. W związku z powyższym zachodzi potrzeba podjęcia uchwały o jej przyjęciu, a także zwolnieniu Henryka Kasiury z pełnienia obowiązków, co następuje zwykłą większością głosów nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia tej rezygnacji. W związku z powyższym Państwo macie materiał, czyli projekt uchwały zawarty w druku numer 7. Ja tylko dodam, że to ta rezygnacja wiąże się ze stanem zdrowotnym kolegi Henryka i w tym momencie ja go serdecznie pozdrawiam. Myślę, że to będzie też i głos Państwa, żeby doszedł do formy, żeby się mógł zrehabilitować, żeby mógł sobie spokojnie działać, ale formalności musi się stać zadość, dlatego uprzejmie proszę Państwa o podjęcie tej uchwały, o zagłosowanie. Jeżeli nie ma głosów w dyskusji, zapraszam, proszę bardzo. Jeszcze chciałem zapytać pana radnego Mieczysława Chudzika, czy głosuje za, czy przeciw? Dobrze, dziękuję bardzo. Coś tam z tą aplikacją jest, ale mamy zaznaczone. Proszę Państwa, 23 radnych, Państwa radnych, pań i panów radnych zagłosowało za przyjęciem tej uchwały. Następna uchwała w sprawie zmian w statucie powiatu częstochowskiego. Ta rezygnacja wiąże się również ze zmianami koniecznymi w statucie. Mamy to zawarte w druku numer 5. Państwo otrzymaliście wszystko w materiałach sesyjnych, te informacje. Ja tylko przeczytam uzasadnienie. Zmiana statutu powiatu dotycząca paragrafu 57 ust. 5 statutu powiatu stanowiącego załącznik do uchwały numer 206/28/1 Rady Powiatu Częstochowy z dnia 30 sierpnia 2001 roku w sprawie uchwalenia statutu powiatu częstochowskiego ogłoszonego w Dzienniku Ustaw, nie będzie ograniczała zatrudnienia członków zarządu na podstawie stosunku pracy. No jest to uzasadnienie prawne, także tutaj z prawnikami nie będziemy chyba dyskutować. Aczkolwiek, jeżeli są jakieś głosy w dyskusji, bardzo proszę, proszę o zabieranie głosu. Jeżeli nie ma, jest, bardzo proszę, pan przewodniczący Markowski, zapraszam. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja bym prosił przede wszystkim, bo akurat na komisjach, w których uczestniczyłem, ten temat nie był jakoś omawiany, o wyjaśnienie, z czym się te enigmatyczne zmiany w statucie wiążą.
Czy czasem nie wiążą się z tym, że przybędzie nam płatnych członków zarządu? Mam nadzieję, że tak nie będzie, że to się z tym nie wiąże, że jestem w błędzie. Bo gdyby tak było, no to te wszystkie głosy pod tytułem, że jest ciężko, że trzeba zmniejszyć zakres prac na drogach, inwestycjach, że powiat jest biedny. Na ostatniej komisji kolega przewodniczący komisji, cytuję go, tak przekonywał, że nie, no powiat jest biedny. Cytat z Mietka Chudzika. A z pana starosty tutaj dzisiaj to szereg jest cytatów, że nie będzie nas stać, że trzeba obcinać zakres prac, że trzeba sobie różne rzeczy z głowy powybijać, nie ma kasy. Więc mam nadzieję, że te zmiany w statucie nie wiążą się z tym, że będzie więcej płatnych członków zarządu. Bo gdyby tak było, to od razu obiecuję, że na pewno takiego głosu poparcia tej uchwały nie będzie. Pozdrawiamy oczywiście Henryka Kasiurę, który tutaj przez lata pracował. Czasami się spieraliśmy, ale wielokrotnie było inaczej. Szanujemy jego wkład pracy dla rozwoju starostwa. I pozdrawiamy i życzymy zdrowia przy tej okazji. No ale rozumiem, że świadomie zrezygnował, bo zdrowie już mu nie pozwalało dłużej pracować. Ale no prosiłbym o wyjaśnienia, bo tak jakoś nie widzę chęci rozwinięcia tego punktu, tak jak wcześniejsze. Dziękuję bardzo. Ponieważ to są sprawy, które zostały ustalone przez prawników, to poprosimy przedstawiciela tutaj biura prawnego o wyjaśnienie tych wątpliwości. Zapraszam do nas tutaj. Okej. Mamy tutaj panią prawnik, poprosimy o interpretację prawną. Bardzo proszę. Dzień dobry. Szanowni Państwo, zmiana w statucie polega jedynie na wykreśleniu ustępu 5 w paragrafie 5, w paragrafie 57 z naszego statutu, który brzmiał: starosta, wicestarosta i dwóch członków zarządu są zatrudniani na podstawie stosunku pracy z wyboru. Poprzez to wykreślenie absolutnie nie dochodzi do możliwości zwiększenia liczby członków zarządu, tak jak tutaj wysugerował pan radny. Także myślę, że takiej obawy nie ma, że po prostu ten ustęp 5 zostanie wykreślony, pozostaną tylko pierwsze 4 paragrafy. Tak, oczywiście. Paragraf 57 ustęp 1. Zarząd powiatu jest organem wykonawczym powiatu. Paragraf ustęp 2. W skład zarządu powiatu, i tutaj jest określone, ile osób wchodzi w skład, i to nie ulega zmianie, wchodzi 5 osób. Starosta jako przewodniczący, wicestarosta i pozostali członkowie w liczbie 3 osób wybrani w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy organ wyborczy. Ustęp 3. Rada powiatu wybiera starostę bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym. Ustęp 4. Rada powiatu wybiera starostę oraz pozostałych członków zarządu na wniosek starosty zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym. Także o liczbie osób członków zarządu przesądza wcześniejszy ustęp, to jest ustęp 2, tak, który stanowi, że to jest 5 osób. Także nie ma tutaj, proszę. Tutaj chodzi tylko o podstawę prawną do zatrudnienia, tak? Tutaj jest określone, że to następuje na podstawie wyboru. Proszę bardzo, ad vocem pan przewodniczący Markowski. Tak, proszę. Ja bym jednak poprosił pana starostę o wyjaśnienie nam, jaki jest cel wykreślenia tego zapisu. Czy to jest tylko zabieg czysto formalny,
Bo ja i koledzy tutaj, koleżanki, no nie rozumiemy tego i prosimy o wyjaśnienie, czy w planach najbliższych pana starosty, bo rozumiem, no jest, przegłosowaliśmy uchwałę o przyjęciu rezygnacji, jest wakat na etatowym miejscu dla członka zarządu. Czy są planowane w najbliższym czasie jakieś, poza powołaniem, no rozumiem, w miejsce pana Henryka Kosiury, jakiejś innej osoby, czy są jakieś jeszcze inne plany dotyczące etatów, zwiększenia liczby etatów? Nie chodzi o członków zarządu, bo to rozumiem, że nie będzie zwiększenia, bo to już z innych przepisów wynika. Czy jakieś plany dotyczące tego zatrudnienia etatowego w najbliższym czasie pan starosta zamierza nam tu przedstawić? Udzielam głosu panu staroście. Pan starosta Krzysztof Smela. No nie wiem, jak się chcemy bawić, no to się pobawmy trochę w retorykę. Nie będzie retoryki. Było 5 członków zarządu, będzie 5. Kwestia, w jakim wymiarze, to się zastanowię. A reszty? Nie będzie więcej wydziałów, nie będzie więcej naczelników, nie będzie więcej etatów, więc o zarządzie powiedziałem wszystko. Kiedyś było 5 etatowych i z tego nikt nie robił jakby większego tematu. Teraz było trochę inaczej, bo był jeden ryczałtowy, a jak będzie teraz, nie wiem, dowiedzą się państwo na następnej sesji, bo mam nadzieję, że się dopracujemy kandydata, który no, będzie chciał na te parę miesięcy, na 10. No pewnie się znajdzie, no ale powiem, że tak, decyzji jeszcze nie ma, więc nie będę wybiegał przed orkiestrę. Na pewno będzie i inny członek zarządu za Henryka Kosiurę i będzie to człowiek z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dziękuję za wyjaśnienie. Zapytam, czy wystarczające jest to wyjaśnienie? Panie Przewodniczący, nie. Bardzo proszę, pani radna Katarzyna. Ja chciałam tylko doprecyzować to, co powiedział mój kolega Adam. Chcieliśmy po prostu zapytać, czy to się zwiąże ze zwiększeniem planowanych wydatków, jeżeli chodzi o płace. Bo my umiemy literalnie czytać i rozumiemy te zapisy, tylko nie chcemy zrozumieć, z czym te zapisy się zwiążą. Dziękuję pięknie. Dziękuję. Pan starosta chce jeszcze odpowiedzieć na to pytanie? To zapraszam. Ciąg dalszy retoryki. Proszę. Proszę państwa, dla mnie to jest oczywiste, no, że jak będzie 5 pełnoetatowych, to muszą się wydatki zwiększyć. Ja myślę, że poczekajmy do następnej sesji. Może bo, nie będzie. Bo mamy sesję specjalną właściwie z tego powodu zwołaną, żeby te sprawy formalne rozstrzygnąć i jakby nie uszczuplić temu tokowi prawnemu. No ja myślę, że tak, no zawsze te wątpliwości są wyjaśnione z naszej strony. Jeżeli będą jeszcze na następnej sesji, to oczywiście jest szansa na to, żeby podyskutować. Oczywiście nie zamykam w tej chwili dyskusji. Jeżeli państwo chcecie na ten temat jeszcze rozmawiać, to bardzo proszę. Dziękuję. Myślę, że została sprawa wyjaśniona. Uprzejmie proszę o przegłosowanie punktu 14. Materiał zawarty jest w druku numer 5. Przepraszam. Dobrze, mamy wynik głosowania. Ktoś się pomylił? Dobra, okej, okay, proszę napisać. Proszę zrobić przyjmujący się pani radnej Kasi. Okej, okay, ale mamy. Dobrze, mamy to napisane. Wynik jest taki, 16 osób za. 3 osoby przeciw, 4 wstrzymujące się, 2 nieobecnych. Stwierdzam, że Rada Powiatu przyjęła
uchwałę w brzmieniu zaproponowanym w druku numer 5. W punkcie 15 mamy sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Częstochowskim za 2022 rok. Materiał zawarty w druku numer 8. Mamy tutaj panią naczelnik. Czy pani naczelnik chciałaby dodać coś do tego materiału, który był przesłany radnym? Oczywiście, jak najbardziej. Czyli merytoryczna komisja rozpatrzyła to sprawozdanie. Zapytam państwa radnych, czy są jakieś głosy w dyskusji w związku z tym sprawozdaniem. Jeżeli nie ma, to przechodzimy do nas. Stwierdzam, że przyjęliśmy to sprawozdanie i będziemy musieli zagłosować je. Zapraszam do głosowania nad punktem 15. Bardzo proszę. Proszę państwa, wynik głosowania jest 23 za, 2 nieobecnych. Stwierdzam, że Rada Powiatu przyjęła to sprawozdanie w brzmieniu zawartym w druku nr 8. W punkcie 16 mamy sprawozdanie z zagospodarowania powiatowym zasobem nieruchomości za 2022 rok. Materiał zawarty jest w druku nr 9. Zapytam państwa, czy są jakieś głosy w dyskusji nad tym sprawozdaniem? Nie słyszę i nie widzę. Spokojnie, no mamy nieruchomości. Sprawy komisji to mamy następny punkt, 17. Mamy jeszcze Komisję Bezpieczeństwa i Porządku. Rozumiem, dobrze, dobrze, tak, tak. I mamy nieruchomości w tej chwili, druk numer 9. Zapraszam do głosowania. Tak jak ale 16 punkt, ale druk numer 9. No. Masz jakiś... W punkcie 16... 16 głosujemy, nieruchomości w tej chwili. Druk numer 9. No. Pan do komisji przyszedł. Nie do komisji jakiejś, no. Proszę państwa, żeby rozwiać wątpliwości, w punkcie 16 mamy sprawozdanie z gospodarowania powiatowym zasobem nieruchomości za 2022 rok. Nie wiem, co tam jest tam. Ale ja mam jako 17 sprawozdanie stałych komisji. No właśnie. Dobra. Przyjęliśmy brzmienie. Proszę. Ja rozumiem, tylko że punkt 16 i 17 tutaj jest. Różnica z tego, co ja mam przed sobą, a z tego, co koledzy radni mają. Dobrze, ponieważ 16 punkt jest sprawozdanie stałych komisji, to zrobimy tak. W punkcie 16 przegłosujemy po kolei sprawozdanie poszczególnych komisji, które są komisjami Rady Powiatu. Mamy pierwsze sprawozdanie komisji rewizyjnej i teraz proszę o przegłosowanie tego sprawozdania. Materiał jest zawarty w druku numer 10. Proszę bardzo, kto z państwa jest za przyjęciem sprawozdania? Ale jesteś za. Zegarek włączyłaś jakiś. Czekaj. Jesteś za, tak? Masz. Głosowanie. Dobrze, proszę państwa, wynik głosowania. 22 osoby za, jedna nie zagłosowała i 2 nieobecnych. W związku z tym stwierdzam, że przyjęliśmy sprawozdanie komisji rewizyjnej. W punkcie 2, czyli B, tegoż punktu 16, mamy sprawozdanie komisji skarg, wniosków i petycji. I tutaj uprzejmie proszę o przegłosowanie.
Proszę bardzo, pani przewodnicząca Urszulka. Dobrze, dziękuję. Pan starosta, jakby był uprzejmy jeszcze zagłosować. Dziękuję. 23 osoby zagłosowały za przyjęciem tego sprawozdania. I w związku z powyższym dwóch nieobecnych, w związku z tym stwierdzam, że przyjęliśmy to sprawozdanie. Następne sprawozdanie jest Komisja Budżetu. I tutaj również proszę o ewentualną dyskusję lub też przegłosowanie. Bardzo proszę. Jeżeli nie ma głosów w dyskusji, zapraszam do głosowania. Proszę bardzo. Kolega Janowski Maciej. Jeszcze był... O, dziękuję bardzo. 23 osoby zagłosowały za, dwóch nieobecnych. Stwierdzam, że Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie Komisji Budżetu. W następnym głosowaniu mamy propozycję zatwierdzenia lub nie sprawozdania Komisji Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu. Proszę bardzo, jeżeli są głosy w dyskusji, to bardzo proszę. Jeżeli nie, to proszę uprzejmie o przegłosowanie. Stwierdzam, że ponieważ pan starosta musiał wyjść, głosowanie wygląda następująco. Wyniki 22 osoby za, jedna osoba brak głosu i dwóch radnych nieobecnych. Stwierdzam, że przyjęliśmy to sprawozdanie, o którym mówiłem, czyli Komisji Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu. Mamy sprawozdanie Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska i tu również otwieram dyskusję i ewentualnie... Jeżeli nie będzie, to proszę o głosowanie. No jeszcze mamy panią radną Katarzynę Kapica. Jest, dobrze. Mamy 22 osoby za. Stwierdzam dwóch nieobecnych, jeden brak głosu. Stwierdzam, że przyjęliśmy komisję, uchwałę Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Mamy jeszcze do przegłosowania sprawozdanie Komisji Samorządności i Bezpieczeństwa. I tu również, jeżeli nie ma głosów w dyskusji, to bardzo proszę o zagłosowanie. Za. Koleżanka jest za. Dobrze. Okej. Okay. 22 osoby za, dwóch nieobecnych, jeden brak głosu. Stwierdzam, że przyjęliśmy sprawozdanie Komisji Samorządności i Bezpieczeństwa i Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Mamy wynik głosowania. 19 osób. 21 osób zagłosowało za, dwie nie zagłosowały i dwóch nieobecnych. Stwierdzam, że Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej. W związku z tym wyczerpaliśmy punkt 17. Przepraszam, 16, tak? Okej. Okay. Punkt 17, czyli sprawozdanie z gospodarowania powiatowym zasobem nieruchomościami za 2022 rok. Był głosowany. Jak tam jest w protokole? Nie było. Głosujemy w takim razie. Chwileczkę. Proszę bardzo. Zapraszam do dyskusji. Jeżeli nie ma dyskusji, to proszę o przegłosowanie. O zagłosowanie, przepraszam. Dobrze, mamy wynik głosowania. Jest za, dobrze. Pani przewodnicząca Urszulka. Dobrze, dziękuję bardzo. W takim razie
Wynik głosowania 21 osób za, 2 brak głosu, 2 nieobecnych. Stwierdzam, że zagłosowaliśmy za przyjęciem sprawozdania z gospodarowania powiatowym zasobem nieruchomości. W punkcie 18 mamy informację o umorzonych, odroczonych i rozłożonych na rady należnościach powiatu w drugim półroczu 2022 roku. Czy są jakieś głosy w dyskusji nad tą informacją? Nie ma. Przechodzimy do następnego punktu. Informacja o wysokości średnich i wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych przez powiat. Materiał zawarty w druku numer 12. Czy są jakieś głosy w dyskusji? Nie widzę. W takim razie przechodzę do następnego punktu obrad, a jest nim korespondencja Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym. Proszę Państwa, tutaj na moje ręce, jak się to ładnie mówi, do Biura Rady wpłynęły następujące pisma. Zacytuję je. Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr 43/312/2022 z 22 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych przekazano do starosty z wnioskiem o podjęcie stosownych czynności administracyjnych. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej przyjęcia deficytu w uchwale budżetowej oraz prawidłowości planowanej kwoty długu, obydwie opinie są pozytywne. Trzecie, petycja, nad którą żeśmy głosowali w sprawie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności. Przekazano do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz głosowanie odbyło się dzisiaj na sesji. W punkcie 4 mamy skargę firmy ZAS i AWA do WSA w Gliwicach na uchwałę 43. Ja specjalnie czytam i AWA, bo taka jest nazwa. W Polsce jesteśmy, nie? Nie JAWA, tylko i AWA. Z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Joanną Tekielą przekazano do starosty o podjęcie stosownych czynności administracyjno-procesowych. W punkcie 5 mamy odpowiedzi na interpelacje radnych, które są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. W punkcie 6 projekty uchwał, informacje, sprawozdania będące przedmiotem niniejszych obrad, a w punkcie 7 oferty szkoleń, zaproszenia, zawiadomienia o sesjach rad gmin, etc., etc. I chciałem zapytać Państwa, czy macie jakieś uwagi do tego przedstawionego przeze mnie tej informacji, tych wszystkich zawiadomień. Jeżeli nie, to w takim razie przechodzimy do następnego punktu, a są to wnioski, oświadczenia radnych oraz komunikaty. Bardzo proszę, Pan Przewodniczący Adam Markowski, zapraszam. Przed sesją zjadłem pączka, więc trzeba to rozchodzić, stąd moja dzisiaj aktywność. To tytułem żartu, ale teraz będzie poważnie, bo chciałem, ponieważ tytuł jest, zaczyna się od wniosków, chciałem zawnioskować na sesji poważnie, żeby odblokować wreszcie dla ruchu drogowego drogę, która wiedzie przez miejscowości Czepurka, Piasek w gminie Janów. Jest to ważna droga dla mieszkańców gminy i nie tylko, ponieważ jest to jeden z wylotów na Częstochowę. Od dłuższego czasu i powiem tak, łatwiej jest, widzę, zamknąć drogę do ruchu na czas budowy, która trwa, no to już znowu nie wiadomo, kiedy ta budowa się zaczęła, bo to bardzo długo terminy były przedłużane. Drogę teoretycznie wykonano. Asfalt położono, niestety położono go tak źle, że z tego, co mi pan dyrektor powiatowego zarządu dróg mówił, a rozmawiałem z nim parokrotnie na ten temat, będzie on musiał być na całej długości sfrezowany. Rozumiem, że w dogodnej temperaturze. Chciałoby się spytać, gdzie jest jakiś nadzór ze strony zarządu nad tą inwestycją, bo zdaje się, że to jedyny taki przypadek
w naszym powiecie, że się buduje drogę, po czym zaraz na nowo położony asfalt będzie musiał być sfrezowany. Ta droga jest cały czas zamknięta dla ruchu. Stoją znaki objazd. Już pomijam, że źle odmieniono nazwę miejscowości Piasek na Piaski i tak cały czas się nawet w błąd w ten sposób wprowadza, ale jest to bardzo poważna uciążliwość dla wszystkich, którzy chcieliby z tej drogi skorzystać. Ta droga, no, nią normalnie można przejechać, mimo tego, że asfalt trzeba będzie sfrezować, bo on nie spełnia standardów, cytuję pana dyrektora. Nie przeszedł badań, po prostu jest kiepskiej jakości, ale przejechać się absolutnie da. Prosiłem już od dłuższego czasu o to, od grudnia proszę, żeby tą drogę odblokować dla ruchu, zdjąć te znaki zakaz ruchu, bo one niczemu nie służą. I niestety dalej te znaki zakaz ruchu na tej drodze powiatowej są i utrudniają nam życie. Policja od czasu do czasu łapie kierowców, karze, no słusznie, zgodnie z przepisami prawa, zakaz ruchu to jest zakaz ruchu, jeden z poważniejszych znaków, nie powinno się na tą drogę wjeżdżać. Mimo że bardzo wygodnie da się nią przejechać, mimo tego kiepskiego asfaltu, który będzie trzeba sfrezować i położyć od nowa. Więc proszę, ponieważ wcześniej prosiłem pana dyrektora, jakoś niestety nie ma efektu, proszę o to, żeby to teraz na sesji, proszę, wysoki zarząd, żeby spowodował, żeby tą drogę odblokować. Ja rozumiem, że na czas frezowania, jak będzie, zrobi się całkiem ciepło i będzie ten asfalt, będzie można, mam nadzieję, już porządnie położyć, to ta droga, nie wiem, czy będzie musiała być zablokowana, bo mam wrażenie, tak śledząc losy budowy, dlaczego powiedziałem, że łatwo się stawia znak zakaz ruchu. Kiedyś takie drogi budowano etapami, robiono mijanki, światła, różne są formy, żeby drogi całkowicie nie zamykać. Teraz widzę, jest taka jakaś tendencja, moda, że drogi się po prostu zamyka. Mimo że miesiącami na tej drodze żadnych prac nie było, bo taka jest prawda. Więc można było jeździć. Kiedy były jakieś prace uciążliwości, rozumiem, nawet może okresowo trzeba było zamknąć, ale nie przez cały czas trwania, co najmniej półtora roku. To jest takie lekceważenie mieszkańców i ja rozumiem, że w firmie może tak było łatwiej, ale zgadzanie się na przyszłość, na takie zamykania całkowite dróg, uważam za błąd. A widać teraz, jak ciężko jest zmienić organizację ruchu na takiej drodze, tak? Ludzie dalej tam nie mogą jechać, mimo że asfalt jest położony, ścieżka obok zrobiona, dalej droga jest zamknięta. No to pytam się, dlaczego i kiedy to się wreszcie skończy? I chyba nie będziemy czekali, aż znowu ten asfalt sfrezują ileś miesięcy jeszcze, żeby można normalnie, legalnie tą drogą przejechać, bo nielegalnie oczywiście można, tylko że policja od czasu do czasu ustaje i ma prawo. Więc prosiłbym o interwencję w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Pani radna Elżbieta Łągiewka, bardzo proszę. Starosto, szanowni państwo, ja mam dwa pytania odnośnie działalności PCPR-u. Pani dyrektor jest z nami tutaj obecna, więc jestem niedawno po rozmowach z niektórymi osobami, które są rodzinami zastępczymi lub też będą chciały rodziny zastępcze jakieś tam założyć w różnych sytuacjach życiowych. I stanęło na tym, że nasz PCPR działając dobrze mógłby zadziałać jeszcze lepiej. Propozycja ze stron, chcemy, żeby tych rodzin zastępczych było jak najwięcej, tych zawodowych, prawda, bo jest to, odchodzimy od domów dziecka, rodziny zastępcze, rodzinne, no to wiadomo, babcia, dziadek, wujek, ciocia, natomiast osoby obce, kiedy dostają zgodę na prowadzenie rodziny zastępczej, one wiele razy są zostawiane czasami same sobie. Przykład taki może trywialny. Dzieci zaczynają chorować, sezon chorób jest. Trzeba do takiego lekarza, do takiego specjalisty, do takiego specjalisty i teraz, no, przepraszam, szukając
szukając specjalistów, niejednokrotnie ci nasi pracownicy, no bo oni są naszymi pracownikami, muszą wynajmować kogoś, żeby się zajął dziećmi. Tata, mama musi jechać poszukać tego lekarza, tamtego. Propozycja jest bardzo prosta. Czy nasz PCPR nie mógłby zorganizować takiej listy lekarzy specjalisty? Załóżmy, jakiś otolaryngolog, proponujemy tego, tego. My nie musimy mieć z nimi podpisanych umów. My możemy po prostu zasugerować im, że może do tego łatwiej się dostać, do tamtego. Ja wiem, że to będzie bardzo trudne i to będzie wymagało ze strony pracowników na przejrzenia listy lekarzy, którzy mogliby ewentualnie neurolog, psychiatra, psycholog. Dla dzieci, które są objęte pieczą rodzin zastępczych, ci specjaliści są bardzo potrzebni. I to jest taka sugestia, nawet nie moja, tylko tych naszych pracowników jako rodzin zastępczych. Drugie pytanie mam też do PCPR-u po następnej rozmowie. Jakie są kryteria przyjmowania na turnusy rehabilitacyjne dzieci z niepełnosprawnych? Z tego, co się ostatnio dowiedziałam, obowiązuje zasada, może przepraszam, pierwszy ten lepszy. Już terminy są zaklepane, już dzieci są, rodzice są zawiadomieni, że mają na ten, że jesteś przyjęty na listę. Tymczasem czasami zdarza się tak, że rodzice dziecka niepełnosprawnego, takiego naprawdę ruchowo, świadomościowo, psychicznie, oni nie mają czasu na to, żeby zaraz pierwszego dnia, kiedy jest ogłoszone o przyjęciu na turnus rehabilitacyjny, lecieć i stanąć w kolejce i to wszystko załatwić. Oni mają czasami problem z wyjazdem z domu i ze znalezieniem pieczy zastępczej. Bardzo jestem ciekawa, czy mamy jakieś takie szczegółowe kryteria przyznawania tych turnusów rehabilitacyjnych w zależności od zaburzeń i niepełnosprawności dziecka, bo rozumiem, że inaczej będą podejmowane działania w stosunku do dzieci z zespołem Downa, czyli z niepełnosprawnością, a inaczej w stosunku do dzieci, które są dziećmi leżącymi lub też, przepraszam, że tak powiem, głuche, nieme, ślepe, na dokładkę, na wózku i przy całkowitej 24-godzinnej opiece rodziny. Więc różnice w przyjmowaniu ich na turnusy rehabilitacyjne są na pewno wielkie. Chciałabym się dowiedzieć, jak nasz PCPR po prostu, czy ma jakieś kryteria co do tego, czy po prostu kryterium jest, kto pierwszy się zgłosi, ten lepszy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Uprzejmie proszę o złożenie tych wniosków w formie pisemnej. Byłoby to łatwiej, panie przewodniczący również. I w takim razie zapytam państwa, czy są jeszcze jakieś wnioski, oświadczenia i komunikaty? Nie widzę. W takim razie zamykam obrady 44. sesji Rady Powiatu Częstochowskiego. Dziękuję bardzo.